Bliskie Zło. Autor Bruno Siak czyta: Bruno Siak. Za chwilę wysłuchacie czwartej części powieści Bliskie Zło. Jeżeli nie zapoznaliście się z poprzednimi, to zapraszam. Ostatnią planuję opublikować do końca lipca 2022 roku. Luszcz nasłuchiwał przez kilka sekund, wpatrując się w zatopione w betonowych ścianach szybu stalowe klamry. Oddychał ciężko, wilgotnym, piwnicznym powietrzem. Zacisnął silnie dłoń na rękojeści pistoletu. Nie mógł się mylić. Odgłos, który usłyszeli, to były otwierane drzwi bunkra. Światło latarki byłego wojskowego błądziło po białych ścianach. Zastanawiał się, co powinien zrobić. Uciekać? Walczyć? Schować się? Odwrócił się do stojących za nim dziewczyn. Niemal na każdej twarzy dostrzegał strach. Jedna z Ukrainek, była nieprzytomna, leżała teraz na kocu, na podłodze korytarza. Druga, chociaż przytomna, nie mogła się poruszać samodzielnie, ponieważ miała złamane obie nogi. Były w bandażach i jeszcze się nie zrosły. Ta jednak mogła się złapać mu rękami za szyję. Wydawało mu się, że dałby radę ją wyciągnąć na górę. Ale czas. Nie mieli czasu, a tamci na górze, mordercy wysłani przez ośmiornice, mogli poruszać się szybko i zaskoczyć ich, gdy będą wychodzić z szybu. Bluszcz bał się, że zginie ktoś niewinny. Był przekonany, że napastnicy nie chcą skrzywdzić dziewczyn, a jedynie zająć się intruzem, ale kula przeznaczona dla niego, mogła zabić którąś z więzionych kobiet. Ponadto obawiał się, że nie zdążyliby się ukryć w bocznych korytarzach i to nie miało przecież sensu. Wracamy, powiedział i wskazał na korytarz prowadzący do komnaty, w której Grudajew rozkazał więzić dziewczyny. Bluszcz doszedł do wniosku, że nie może ryzykować. Na tym poziomie znał teren i mógł uruchomić prądnicę, żeby móc powitać żołnierzy ośmiornicy kulami. Nie było sensu iść wyżej. Dziewczyny też mogły się szybciej poruszać przy świetle żarówek, a nie wątłego snopu światła latarki. Ale nie, bąknęła Oksana. Mamy wracać? Bluszcz usłyszał przepełnione strachem drżące słowa innych dziewczyn. Nie rozumiał ich, bo mówiły po ukraińsku, ale wiedział, że się boją. Miały nadzieję, że się uwolnią, że to już koniec, a teraz sądziły, że znowu je ktoś uwięzi. Będę się bronił, powiedział i uniósł pistolet. A policja zjawi się niedługo. Wy schowacie się w tych korytarzach za klatkami, ale głęboko, jak najdalej, żeby was nie zranili przypadkiem. Policja niedługo przyjedzie i nie musicie być tam długo. Ale przecież. Ale oni zaczęła Oksana, ale bluszcz przerwał jej. Nie ma czasu. Trzymaj latarkę. Pamiętajcie, oni przyszli zabić mnie, a nie was. Dla nich jesteście dużo warte. Tam będzie ciemno i nie znajdą was łatwo. Te korytarze za klatkami nie są oświetlone, prawda? Nie, nie są potwierdziła Ukrainka. Nie wchodzili tam nigdy przynajmniej ja nie widziałam. Z za jej pleców rozległy się potwierdzenia: część po polsku, część po ukraińsku i rosyjsku. Jesteście w stanie je nieść tak daleko? Zapytał, wskazując na dziewczyny, które leżały na kocach na podłodze. Oksana skinęła głową i dała znać ręką innym. Dziewczyny przestały szeptać między sobą i cofnęły się w głąb korytarza. Bluszcz szedł za nimi kilkanaście metrów, a potem skręcił do pomieszczenia z prądnicą i włączył światło. Żarówki zamigotały. I zapaliły się. Wrócił na korytarz, odprowadził oddalające się Ukrainki wzrokiem, upewniając się, że zastosowały się do jego poleceń, a potem rozejrzał się i poszukał najlepszego miejsca do zasadzki. Musiał zaskoczyć zbliżających się bandytów z ośmiornicy. Nie sądził, że był to jedynie sam Gruzin, spodziewał się co najmniej dwóch ludzi i miał nadzieję, że będą schodzić szybem, a potem iść korytarzem do hali z klatkami. Gruzin wybierał przecież tę trasę, żeby sprawdzać stan dziewczyn. Musiała być najkrótsza, albo przynajmniej najwygodniejsza. Logika wskazywała, że przy tak dużym obiekcie powinny być dwa zejścia na każdy poziom, ale Bluszcz nie mógł mieć pewności. Po krótkim namyśle postanowił czekać na członków ośmiornicy tam, gdzie korytarz wychodził na halę z klatkami dla Ukrainek. Ruszył w tamtą stronę truchtem. Kiedy znalazł się na miejscu, zauważył dwie ostatnie dziewczyny, niknące w nieoświetlonym tunelu po drugiej stronie hali. To Oksana przekazała latarkę komuś innemu i szła na końcu, pomagając nieść koc z nieprzytomną Ukrainką. Bluszcz oparł się ramieniem o białą ścianę zaraz przy wyjściu z korytarza i uspokoił oddech. Ściągnął plecak, wyjął kamizelkę kawlarową i założył ją pośpiesznie. Potem przycisnął chłodną lufę pistoletu do czoła i nasłuchiwał. Cisza. Nie słyszał już kroków ukrainek za plecami, ani żadnych dźwięków przed sobą. Odsunął plecak i położył się na brzuchu. Przyjął pozycję strzelecką. Obserwował koniec korytarza. Tam musieli się pojawić ludzie ośmiornicy. Oceniał odległość na dwadzieścia metrów. Ustawił się tak, by był najmniej widoczny dla napastników. Pomagało mu to, że przed wejściem do Hali znajdował się wysoki stalowy próg, jakby przed laty były tam drzwi. Ale z jakiegoś powodu ktoś je zdemontował. Do tego ostatnia z żarówek wisiała pięć metrów przed progiem, więc bluszcz krył się w cieniu i trudniej było go dostrzec. W hali za jego plecami znajdowało się jedynie kilka żarówek i rozmieszczono je na kolumnach daleko od niego. Liczył, że nawet jeśli ktoś wyjrzy z korytarza, to nie zauważy go w pierwszej chwili, a fakt, że nie padnie strzał, sprawi, że poczuje się bezpiecznie. A bluszcz miał zamiar czekać na pewny strzał. Oddychał spokojnie, ale trzymał pistolet luźno, żeby nie zmęczyły mu się dłonie, a potem nie drżały. Od ponad tygodnia nie był na strzelnicy, ale był pewien, że trafi, szczególnie ze stabilnej pozycji leżącej. Po dwóch minutach usłyszał głuchy odgłos przypuszczał, że jeden z wysłanych na niego morderców zeskoczył z ostatniej klamry na podłogę, zamiast ostrożnie postawić stopę. Chwilę trwała cisza. Słyszał jedynie pomruk prądnicy, a także dziwne buczenie za plecami. Czasami było wyraźnie słyszalne, żeby za chwilę zniknąć zupełnie. Nie wiedział skąd się bierze. Serce przyspieszyło mu, kiedy dostrzegł, że na końcu korytarza, tuż przy podłodze, ktoś wystawił dłoń z lusterkiem. Sprawdzali przejście. To nie byli amatorzy, jeżeli używali tej techniki. Spodziewali się go właśnie na tym poziomie. Bluszcz nie poruszył się. Nie drgnął. Wiedział, że w tak małym lusterku trudno będzie im dostrzec nieruchomy cel, i to dwadzieścia metrów dalej przy słabym oświetleniu. Miał też nadzieję, że traktują go nie do końca poważnie. Zadbał o to, by wyglądać jak przypadkowy, stary człowiek. Lusterko cofnęło się, i mężczyzna w czarnej, skórzanej kurtce wszedł schylony do korytarza. Był uzbrojony najprawdopodobniej w pistolet maszynowy rak. Trzymał go przy skroni, uniesiony lufą do góry. Natychmiast rozpłaszczył się na ścianie i zaczął iść w stronę sali z klatkami. Bluszcz domyślił się, że to Gruzin, drugi opiekun ośmiornicy. Mężczyzna miał ciemną karnację, czarne włosy i kilkudniowy zarost. To by wyjaśniało jego pseudonim. Były wojskowy nie miał jednak dobrej pozycji do strzału, ze względu na fakt, że stalowa framuga zasłaniała cel. Mógł trafić napastnika w ramię, ale nie był w stanie zadać śmiertelnej rany. Co gorsza, ze względu na fakt, że korytarz był zakrzywiony, z każdym krokiem gruzin stawał się coraz trudniejszym celem. Bluszcz czekał, ale wiedział, że napastnik w każdej chwili mógł zauważyć niebezpieczeństwo. Kiedy gruzin przeszedł kilka metrów i znalazł się przy drzwiach do prowizorycznego szpitala, pojawili się kolejni członkowie ośmiornicy. Najpierw wysoki mężczyzna z kamizelką kulotporną na podkoszulku i w hełmie, a zaraz za nim kolejny, i jeszcze jeden. Ci byli uzbrojeni w krótkie karabinki i poruszali się jak profesjonaliści. Bluszcz miał jednak pewny strzał i tym razem nie zwlekał. Nacisnął spust szybko, trzy razy, celując w nogi. Dwie pierwsze kule uderzyły w prawe udo, rozszarpując je i łamiąc kości. Trzecia rąbnęła w ścianę, odłupując kawałek segły. Żołnierz upadł na ziemię, ale jego koledzy niemal natychmiast zaczęli strzelać. Kule trafiły najpierw jedynie w ściany korytarza, ale potem niebezpiecznie zadzwoniły o stalowy próg, za którym ukrywał się bluszcz. Zdążył jeszcze wystrzelić w stronę żołnierza na ślepo dwa razy, ale zaraz potem musiał odturlać się na bok, gdyż ogień stał się zbyt celny. Jedna z kul odbiła się od podłogi tuż obok jego głowy. Odprysk betonu uderzył boleśnie w policzek. Poczuł na skórze ciepłą krew zobaczył jeszcze, że Gruzin rzucił się na ziemię i wrzasnął coś do tyłu w niezrozumiałym języku. Bluszcz wyczuł w jego głosie strach. Musiał obawiać się, że jego koledzy trafią go w plecy. Były wojskowy chwycił plecak, podniósł się na nogi i pobiegł przez środek hali do pierwszego korytarza po prawej. Miał do pokonania dziesięć metrów, więc nie obawiał się, że ktoś go trafi. Tamci zapewne bali się już teraz poruszać w tak beztroski sposób. Roztrzaskane udo jednego z żołnierzy, było dla nich na pewno otrzeźwieniem. Blusz wbiegł w ciemny korytarz na dwa metry, odwrócił się i położył. Znowu przyjął pozycję strzelecką. Sprzyjało mu oświetlenie. Żołnierze, wychodząc z korytarza, byli dla niego widoczni jak na dłoni, podczas gdy on leżał w ciemności. Wiedział, że zdradzi go pierwszy strzał, ale za pomocą tego jednego strzału mógłby wyeliminować następnego napastnika. Nie zmienił magazynka. Miał jeszcze dziesięć nabojów, a i tak nie spodziewał się, że wystrzeli więcej niż dwa razy. W tym korytarzu nic go nie chroniło. Nawet nie do końca celna seria mogła być dla niego śmiertelnie niebezpieczna. Bluszcz obserwował wyjście z korytarza. Przez długie minuty nic się nie działo. Nie słyszał niczego oprócz szumu generatora i buczenia z wnętrza bunkra. Nagle jednak zapadła ciemność. Spodziewał się tego. Wyłączyli prądnicę. Miał jednak nadzieję, że nie posiadają na wyposażeniu noktowizorów. Gdyby tak było, nie miał szans wyjść z konfrontacji z życiem. Wystarczyłoby, że weszliby odpowiednio cicho do hali i wycelowali starannie. Jeden strzał by wystarczył. On, gdyby nawet ich usłyszał, miał nikłe szanse, żeby trafić. Nawet nie powinien próbować strzelać, bo zdradziłby swoją pozycję. Czekał jednak, bo to, że mieli noktowizory, wydawało mu się mało prawdopodobne. Odtworzył w głowie jeszcze raz obrazy, które przed chwilą widział. Mężczyźni nosili kamizelki i hełmy. To na pewno. Na nogach czarne spodnie z kaburami na udach, gdzie mieli zapewne pistolety wraz z magazynkami. Na brzuchu pas. Wyglądało na to, że trzymali tam zapasowe magazynki i granaty. Nie dostrzegł jednak pasów na ramionach. Żaden z nich nie miał plecaka, w którym mógł nosić noktowizor. Oczywiście, żołnierzy mogło być więcej, albo taki sprzęt mogli mieć w samochodzie. Ale coś mu mówiło, że nie wysłali uzbrojonej pozęby armii przeciwko jednemu starcowi i tak czterech mężczyzn wydawało mu się przesadą. Bluszcz pocieszał się tą myślą, bo jeżeli się mylił, to nie miał żadnych szans na przeżycie. Mijały kolejne sekundy, a potem minuty. Poczuł, jak zimno z podłogi przenika do kości i nagle zobaczył słabe źródło czerwonego światła dochodzące z korytarza, gdzie musieli być żołnierze ośmiornicy. Światło potężniało, ale nikt nie wszedł do hali. Zamiast tego, czerwone światło zgasło i usłyszał brzęk czegoś metalowego na betonowej podłodze. Potem rozległ się syk. Bluszcz podniósł się z ziemi, założył plecak i zaczął ostrożnie wycofywać się w głąb korytarza. Nie miał maski gazowej, był źle przygotowany i teraz żałował. Z drugiej strony, nie mógł przewidzieć, że będzie zmuszony walczyć w takich warunkach i że przyjdą tak szybko. To napastnicy znali teren i mieli w tym zakresie przewagę. Nadal nie mógł zrozumieć, jak mogli tak szybko się zorganizować. Przyjazd zajął im mniej niż półtorej godziny, chyba że zauważyli go dużo wcześniej niż wtedy, gdy otworzył drzwi do bunkra. Dotknął w ciemności zegarka, by na niego spojrzeć i wtedy uśmiechnął się. Miał przecież małe źródło światła podświetlaną tarczę w zegarku. Nie było to wiele, ale pozwalało widzieć trochę więcej. Mógł jej też użyć jako wabika. Sięgnął do nadgarstka na lewej ręce i nacisnął guzik. Nikłe zielone światło, gdy się pochylił, ledwo sięgało podłogi, ale pozwalało na pewniejsze kroki, bez obawy, że wpadnie w jakiś opuszczony szyb lub skręci kostkę. Przeszedł w ten sposób kilka metrów. Korytarz nie był prosty. Skręcał lekko w lewo. Zatrzymał się, zgasił tarczę zegarka i spojrzał za siebie, próbując przebić wzrokiem ciemność. Początkowo widział jeszcze pulsujące zielone koła, potem już tylko jasną mgłę, ale wiedział, że wrażenia te pochodzą z jego siatkówki, a nie z zewnątrz. Po kilkunastu sekundach oglądania ciemności stwierdził, że napastnicy nie używają latarek. Wystraszył ich i zaskoczył. Na pewno byli ostrożniejsi. Uznał, że to dobrze. To dawało więcej czasu dziewczynom na znalezienie kryjówki, ale i tak miał nadzieję, że policja zjawi się szybko. Drgnął, gdy usłyszał znowu coś metalowego, upadającego na kamienną podłogę blisko w jego korytarzu. Coś zasyczało i po kilku sekundach, mimo że cały czas wolno się cofał, doszedł go ostry zapach. Nie wywołał uzawienia ani podrażnienia śluzówki, bo ilość gazu była mała. Granat eksplodował zbyt daleko, ale wiedział, że musi się cofnąć. Jeżeli żołnierze mieli granaty z gazem, to oznaczało to, że są wyposażeni w maski przeciwgazowe, a to dawało im przewagę, jeżeli zagoniliby go do ślepego korytarza. Jeżeli by tak było, to czekała go śmierć. Bluszczy znowu zaryzykował, zapalił tarczę zegarka i pobiegł truchtem, oddalając się od granatu łzawiącego. Korytarz był wygięty w łuk i prowadził przez kilkanaście metrów. Kończył się skrzyżowaniem. Mógł skręcić w prawo, w lewo lub otworzyć drzwi na wprost. Były umieszczone w stalowej ramie, takiej samej, która go osłoniła przed kulami kilka minut wcześniej. Chwycił za klamkę i szarpnął do siebie. Drzwi ze zgrzytem otworzyły się. Zajrzał do środka i zauważył niewielki kwadratowy pokój z klamrami zagłębionymi w beton. Mógł tędy wejść na drugi poziom, a może i na powierzchnię. Światło starczy zegarka nie pozwalało mu stwierdzić jak wysoko. Cofnął się do korytarza, ale nie zamknął drzwi. Chciał zmylić goniących go żołnierzy. Wiedział, że Eliza poinformowała już zapewne policję i tam ci jadą. Nie był jednak pewny, czy skierują do niego jedynie radiowóz, czy może od razu grupę antyterrorystyczną. Wolałby oczywiście to drugie. Chciał ratować dziewczyny i wstrzymać się paczy Grudajewa do momentu przyjazdu mundurowych, ale nagle naszły go wątpliwości. Może powinien wyjść na drugi poziom albo na powierzchnię? I pomóc policji znaleźć bunkier. Może to było bardziej wartościowe niż próby powstrzymania zawodowych morderców z granatami, maskami gazowymi i bronią automatyczną. Z drugiej jednak strony nie wiedział do końca, czy nie przyszli z misją zabicia Ukrainek. Tak właśnie mogło być, i gdyby je zostawił teraz w ostatniej i najważniejszej chwili, to później by sobie tego nie wybaczył. Spojrzał na korytarz, którym przyszedł, kucnął i oparł się o ścianę. Stalowe drzwi osłaniały go przed kulami napastników. Wytężył słuch. Wydawało mu się, że słyszy lekki powtarzający się szmer. Cztery kroki i pauza, a potem kolejne cztery. Trudno mu było ocenić odległość, ale zdawało mu się, że jeszcze kilkanaście sekund i znajdą się w zasięgu. Nagle usłyszał kliknięcie, jakby ktoś odczepiał granat od pasa. Bez namysłu wycelował w tamtą stronę pistolet i wystrzelił w ciemność. Naciskał spust najszybciej jak umiał i posłał w stronę atakujących trzy kule, zanim granat upadł na ziemię i z sykiem zaczął uwalniać gaz. Wystrzelił jeszcze sześć razy i ruszył korytarzem w lewo. Szedł powoli, wstrzymując oddech i badając wyciągniętą przed siebie ręką, czy nie natrafi na przeszkodę. Wyjął zapasowy magazynek i załadował broń. Miał nadzieję, że skręcając w korytarz po lewej, zbliży się do Ukrainek. Tak wskazywała logika. Po kilkunastu krokach nabrał ostrożnie powietrza w płuca. Czuł lekką woń gazu i oczy zaszkliły mu się, ale nie na tyle, by wpłynąć na jego umiejętności strzeleckie. Kolejny granat stuknął o beton. Blisko. Jak to możliwe? Nie słyszał ich nawet. Poczuł, że zimny dreszcz przeszedł mu po plecach. Przez łamek sekundy spodziewał się huku strzału, ale rozległ się tylko syk gazu. Pomyślał, że za wszelką cenę musi ich zgubić. Zaryzykował i sięgnął do zegarka. Lekka, zielona poświata rozrzedziła znowu ciemność. Wiedział, że jeżeli któryś z żołnierzy ośmiornicy byłby w korytarzu, złożyłby się do strzału w mniej niż sekundę i z tak małej odległości jak kilkanaście metrów na pewno by nie spudłował. Ale bluszcz był niemal pewien, że nikt przed nim, ani za nim się nie czaił. Szli zbyt cicho, by pokonać w tak krótkim czasie taką odległość. Ruszył truchtem, pochylając się i wyciągając przed siebie rękę z zegarkiem. Chciał się jak najszybciej oddalić od gazu za plecami. Wiedział, że zasięg takich granatów był niewielki, a w korytarzach niemal nie występował wiatr, żeby przenosić drażniącą substancję. Zatrzymał się dopiero po minucie truchtu. Skręcił w tym czasie dwa razy na skrzyżowaniach korytarzy, instynktownie kierując się w stronę części bunkra, gdzie spodziewał się Ukrainek. Kucnął przy ścianie i nasłuchiwał. Nic nie słyszał, ani kroków, ani pobrzękiwania żołnierskiego rynsztunku, czy przeładowywanej broni. Na pewno go ścigali, ale nie było ich tylu, by skręcić w każdy korytarz. Na szczęście bunkier miał ich wiele i bluszcz nie został zagoniony w ślepy zaułek. A może po prostu miał szczęście. Żołnierze ośmiornicy pewnie sądzili, że nie muszą się spieszyć. Nie sądził, by zakładali, że zawiadomił policję. A pod ziemią nie miał przecież na to szans. Telefon komórkowy nie miał zasięgu. Bluszcz nie chciał ich wyprowadzać z błędu. Takie myślenie działało na jego korzyść. Podniósł się na nogi, wyciągnął rękę najdalej przed siebie i dotknął ceglanej ściany. Sunął wzdłuż niej w całkowitej ciemności, jak najszybciej. Nie wiedział, gdzie idzie, ale nie było to ważne. Ważne, by nie zagonili go w ślepą uliczkę i by Ukrainki znalazły dobrą kryjówkę. Na podłodze nie zalegały śmieci, cegły ani kamienie. A jedynie centymetrowa warstwa pyłu i kurzu. Bluszcz szedł szybko i nie powodował nadmiernego hałasu. Czasem zazgrzytał pod butem kawałek betonu, lub pleca kotaru się o ścianę, ale ważniejsza była szybkość niż całkowita cisza. Wiedział, że w tym bunkrze trudno zlokalizować kogokolwiek w ciemności na podstawie szmerów i rozgniatanego pod butem kawałka cegły czy betonu. Co kilkanaście sekund zapalał tarczę zegarka, by zorientować się, co znajduje się przed nim, czy nie mija skrzyżowania i kolejnego pomieszczenia. Przystawał wtedy na chwilę i rozglądał się. Podczas trzeciego takiego postoju usłyszał za plecami metaliczny szczęk, za blisko. Jeden z żołnierzy ośmiornicy musiał uderzyć lufą broni automatycznej lub magazynkiem o zawieszony na pasie granat lub inny metalowy element wyposażenia. Blusz rzucił się na ziemię, zanim seria kul zagrzechotała o ściany. Poczuł, że przynajmniej jeden z pocisków trafił go w plecy, ale kamizelka zatrzymała kulę. Pomyślał, że dostał rykoszetem, bo ból powinien być większy. Odwrócił się błyskawicznie i również zaczął strzelać. Po drugiej stronie żołnierz wyczerpał amunicję i wycofał się za osłonę, by zmienić magazynek. Bluszcz wiedział, że musi uciekać. Przyturlał się na drugą stronę korytarza. Skrzyżowanie znajdowało się zaledwie dwa metry za nim. Ukrył się tam, zanim seria kul zagrzechotała ponownie o ścianę obok. Ściągnął plecak, a potem z bezpiecznej pozycji wystawił rękę i na ślepo opróżnił do końca magazynek. Nie liczył, że trafi kogokolwiek, ale miał nadzieję, że chociaż spowolni. Wrzucił dwa puste magazynki, które miał w szelkach na piersi do plecaka i wyjął nowe, załadowane pociskami. Jeden wcisnął do broni, a drugi w odpowiednie miejsce pod prawą pachą. Gdy zakładał z powrotem plecak, usłyszał znajomy syk i brzęk pojemnika z gazem. Strzelił jeszcze na ślepo trzy razy, nabrał powietrza i pobiegł truchtem korytarzem przed siebie, wystawiając rękę. Po kilku sekundach zapalił zegarek i biegł, nie gasząc go przez kilkanaście metrów. Dotarł do kolejnego skrzyżowania i pobiegł w prawo. Raz potknął się i przewrócił, ale nie zważał na hałas. Natrafił na kolejne skrzyżowanie. Mógł skręcić w lewo, w korytarz, gdzie podłoga wyraźnie opadała, albo otworzyć stalowe drzwi i wejść do pomieszczenia po prawej. Nacisnął klamkę z całej siły, ale drzwi nie drgnęły. Rozległ się odgłos metalu, uderzającego o metal. Drzwi były zamknięte. Coś go tknęło i zbliżył do nich usta. Później pomyślał, że to musiała być woń płynu odkażającego, którym nasiąknięty był bandaż jednej z Ukrainek. Oksana! Szepnął, ale nikt nie odpowiedział. To ja latarkę ci dałem. Czarną, z czerwonym na końcu. Przerwał, bo usłyszał szczęk i drzwi uchyliły się. Wchodź szybko. Bluszcz rozpoznał głos ukrainki. Zabiję cię inaczej, to bezpiecznie. Wchodź. Nie, daj mi tylko latarkę. Odsiągnę ich. Dziewczyna nie zastanawiała się ani chwili. Zrobiła to, o co prosił. Poczuł jak latarka uderza go w pierś. Chwycił ją, zapalił i pobiegł korytarzem w dół usłyszał, że Oksana zamknęła za sobą drzwi. Wiedział, że to już nie potrwa długo. Eliza na pewno coś wymyśliła i ściągnie do bunkra funkcjonariuszy. To była kwestia kilkunastu minut, a może byli już w środku, tylko szli ostrożnie i bez hałasu, a członkowie ośmiornicy nie zostawili nikogo z tyłu, żeby ich ostrzegł. Tylko co będzie później? Czy zostanie aresztowany? Zostawił ślady i łuski. Miał przy sobie broń, z której zranił jednego z napastników, a może i nawet zabił. Gdyby tylko mógł uciec, musiał się upewnić, że dziewczyny przeżyją i powinien uciekać. Nie sądził jednak, że to będzie możliwe. Nagle, gdzieś daleko, usłyszał strzał, pojedynczy strzał i głośny okrzyk. Wiedział, że członkowie ośmiornicy by nie krzyczeli. To mogła być tylko policja. Zatrzymał się, zgasił latarkę. I nasłuchiwał. Słyszał następne krzyki, ale nie potrafił rozróżnić słów. Słowa odbijane wielokrotnym echem były dla niego nie do rozszyfrowania. Po chwili rozległy się kolejne strzały. Rozpoznał krótką broń automatyczną. Ktoś też strzelał z pistoletu. Włączył latarkę i zaczął zbiegać korytarzem w dół. Był bardzo długi, co najmniej trzydziestometrowy i na tym odcinku obniżał się o kilka metrów. Zrobiło się wyraźnie zimniej, a białe ściany zmieniły kolor na szary. Była to inna strefa bunkra, i domyślił się, że rzadziej używana, może magazynowa. Wbiegł do dużego pomieszczenia, pośrodku którego zauważył ceglane, kwadratowe ogrodzenie o wysokości metra wejście do szybu, który prowadzi jeszcze niżej. Zbliżył się i zaświecił w dół, do środka i stwierdził, że to studnia. Na ścianie, tak jak przy każdym szybie, zauważył klamry. To otwierało nowe możliwości, przynajmniej chwilowo. Bluszcz nie namyślał się długo. Miał nadzieję, że studnia była głęboka. Powinna taka być, jak miała zaopatrywać w wodę taki obiekt. Zdjął wszelki na broń i zrzucił je na dół. Leciały trzy metry, a potem uderzyły o lustro czarnej wody. Plusk, jaki usłyszał, pozwalał sądzić, że tam jest głęboko. Wrzucił też wszystkie magazynki do studni, a potem pobiegł korytarzem na górę. Był bezbronny, a na powyżej przybierała na sile, ale wiedział już, że Ukrainki zostaną uratowane i że niebezpieczeństwo, że kogoś napotka, jest minimalne. Chciał po prostu uniknąć aresztowania. Sądził, że pozbycie się broni uchroni go przed więzieniem. Był bezbronny, ale pamiętał drogę do pomieszczenia, w którym schroniły się Ukrainki. Nie sądził, żeby żołnierze ośmiornicy nadal ich szukali. Raczej skupili się na obronie i ucieczce. Bluszcz biegł najszybciej jak potrafił i po niecałych dwóch minutach dotarł do celu. Uderzył dwa razy w drzwi i krzyknął, że policja już jest. Oksana wpuściła go do środka. Bluszcz uspokoił oddech i uważnie rozejrzał się po pomieszczeniu. Miało jedynie kilkanaście metrów kwadratowych. Dziewczyny kucały pod ścianami. Obejmowały się ramionami i drżały z zimna. Większość z nich miała na sobie o wiele za duże żołnierskie dresy lub ubranie, w jakim zostały uprowadzone czyli letnie sukienki, cienkie bluzki i krótkie kurtki. To było za mało. W bunkrze, tak jak w jaskiniach, temperatura nie przekraczała siedmiu, może ośmiu stopni. Nieprzytomna Ukrainka leżała na kocu w rogu pomieszczenia, przykryta dwoma kurtkami. Ta z nogami w gipsie siedziała obok. Dziewczyny zbiły się w ciasną gromadę, by utrzymać ciepło. Tylko oksana stała na środku i obserwowała bluszcza. Były wojskowe oświetlił dokładnie każdą ze ścian, a potem podniósł snop światła na kwadratową dziurę w stropie, do której prowadziły zatopione w betonie klamry. Sufit miał grubość około półtora metra. Otwarte tam na górze? zapytał. Nie. Oksana odpowiedziała szybko, jakby spodziewała się tego pytania. W sposób naturalny stała się liderką grupy. Sprawdzałyście? Tak, byłam na górze, zamknięte. Nawet się nie ruszy, z całej siły pchałam. Bluszcz przygryzł wargę. Nie wydawało mu się, że się pacze ośmiornicy bardzo dokładnie znają bunkier. Może wiedzieli, jak dojść do hali z klatkami, ale nigdzie indziej. Na to wskazywały też ślady na podłodze. Mieli mapę i należałoby się spodziewać, że jak odkryją, że Ukrainki schowały się za drzwiami, to będą chcieli się za nie dostać. Wątpił jednak, żeby dysponowali czymś, co mogłoby je wyważyć. Ani granaty, ani broń strzelecka nic by tutaj nie dały. Z drugiej strony, gdy odkryją, że drzwi są zamknięte, nie mogli mieć pewności, że tam właśnie ukrywają się dziewczyny. Bandyci mogliby po prostu pójść dalej, zakładając, że drzwi zawsze były zamknięte. I szukać Ukrainek gdzieś dalej, jeżeli oczywiście nadal szukali. Jakby ktoś chciał wejść, musicie być cicho, powiedział Bluszcz. Nawet jak krzyknie, że policja, na wszelki wypadek, bo to mogą być oni, wytrzymajcie nawet kilka godzin, nie otwierajcie nikomu. Lech umieścił latarkę w zębach i położył dłoń na pierwszej klamrze, szykując się, by wejść na górę. To ty, gdzieś idziesz? Przecież jest policja! Oksana podbiegła do niego i szarpnęła za plecak: Zostań tutaj! Zabiją cię! Bluszcz odwrócił się do Ukrainki. Przez ostatnie minuty nie słyszał strzałów ani krzyków. To oznaczało, że albo policjanci zabili napastników, lub odwrotnie, to żołnierze ośmiornicy zastrzelili funkcjonariuszy. Bluszcz obawiał się, że stało się to drugie, chociaż uważał to za mało prawdopodobne. Teraz trochę żałował, że wyrzucił broń. To był głupi odruch, może źle ocenił sytuację, zbyt szybko poczuł się bezpieczny. Teraz nie miał już pewności, że przysłano wystarczająco wielu policjantów, by powstrzymać żołnierzy ośmiornicy. A może to był zwykły patrol, może Eliza nie dała rady sprowadzić na miejsce od razu antyterrorystów, niby dlaczego mieli przyjechać. A w pojedynku trzech ludzi ośmiornicy z policjantami z patrolu wszystko wskazywało, że ci pierwsi sobie poradzą z łatwością. Znali przecież bunkier, byli uzbrojeni w karabinki, granaty i chroniły ich kamizelki kuloodporne. Do tego byli zdeterminowani. Wywiązała się przecież strzelanina, bluszcz słyszał strzały, a więc bandyci nie zamierzali się poddać i nie obawiali się zabić policjanta. — Nie wiem, czy tej policji na nich starczy — powiedział bluszcz, a potem klęknął, zdjął plecak i wyjął piłę. — Jak to nie starczy? Pisnęła pocołowata blondynka. Pojawiła się nagle za plecami Oksany. Na policzku widać było kilkucentymetrową, brzydko zagojoną bliznę, która była rezultatem źle zszytej rany. Wargi dziewczyny trzęsły się ze strachu. Bluszcz nie zamierzał kłamać. To mógł być patrol. Po prostu patrol, jeden patrol, dwóch ludzi. A tamci z ośmiornicy to sprawni i bezwzględni mordercy. Mogli ich po prostu zabić. Dziewczyny zaczęły płakać i zbiły się w jeszcze ciaśniejszą gromadkę. Ale Oksana szybko je uciszyła. To co teraz? Zapytała. Przyjadę następni. Tu jesteście bezpieczne, ale i tak chcę ich od was odciągnąć. Ta klapa może być zamknięta od góry, więc możliwe, że będą mogli tamtędy wejść. Wyjdę tam i się upewnię, żeby tego nie zrobili. Bluszczy nie miał zamiaru zdradzać im, że nie ma broni. Powinny czuć się bezpiecznie, ufać mu. Zresztą dla nich to nie powinno mieć znaczenia. Naprawdę wychodził, żeby odciągnąć się paczał śmiornicy. Nie sądził, że mógłby ich pokonać w walce, więc pistolet nie zdałby się na wiele. Musiał po prostu ich zmylić, ściągnąć na siebie i poczekać na wsparcie policji, które powinno się pojawić, jeżeli poprzedni patrol nie będzie się odzywał. Trzymając w ręku piłę, a w ustach latarkę, wszedł po klamrach na górę. Klapy nie wykonano z grubej stalowej blachy. Nie miała za zadanie być przeszkodą, nie do sforsowania. Sądził, że umieszczono ją tam, by po prostu zapobiegała wypadkom, by ludzie nie wpadali przez przypadek do szybu. Od dołu były widoczne zawiasy. Bluszcz uruchomił piłę i po dwóch minutach pracy udało mu się je przeciąć. Pchnął klapę ostrożnie i włożył w otwór głowę. Poświecił latarką. Zastosował przesłonę, by dawała niewielkie światło. Powyżej znajdowało się podobne pomieszczenie do tego, w którym schroniły się Ukrainki, również z pancernymi drzwiami, które były uchylone, i kolejnym szybem prowadzącym na pierwszy poziom. Pod ścianami stały jednak regały ze skręconych śrubami kątowników i półek z arkuszy blachy. Pomyślał, że to musiał być rodzaj szybu ewakuacyjnego, ale nie miał oczywiście pewności. Otworzył klapę i wszedł do pomieszczenia na drugim poziomie. Potem poświecił w dół do szybu i zobaczył twarz oksany. Dziewczyna miała dłonie na klamrze i patrzyła na niego wystraszona. Co tam jest? zapytała szeptem. Wyjście? Bluszcz zignorował jej pytanie. Zostańcie tam i nie róbcie hałasu. To ważne. Oni was nie znajdą, jak nie będziecie się odzywać. Będą udawać policję, ale prawdziwa policja może być później. Nie otwierajcie, a ja będę pilnował od góry. Nie bójcie się. Wszystko się niedługo skończy. Nie czekał na jej odpowiedź, tylko przykrył wejście do szybu klapą. Wcześniej nie chciała się otworzyć, bo była zamknięta na skobel, nawet nie na zamek. Miał rację, podejrzewając, że żołnierze mogli tędy wejść. Kucnął, zgasił latarkę i nasłuchiwał kilkanaście sekund. Nie słyszał kroków, strzałów ani krzyków. Na dole dziewczyny milczały. Skorytarze nie dobiegały żadne odgłosy oprócz niskiego buczenia i niesionego echem metalicznego brzęku. Jakby ktoś uderzał stalowym prętem w metalową rurę. Znowu zapalił latarkę i pociągnął jeden z regałów na siebie. Mebel ważył kilkadziesiąt kilogramów i bluszcz zachwiał się pod jego ciężarem, ale zdołał niemal w całkowitej ciszy położyć go w taki sposób, by blokował klapę. Tylko jedna z półek obluzowała się i z lekkim brzękiem przesunęła wzdłuż kątownika o kilka centymetrów. Bluszcz zgasił latarkę i nasłuchiwał kolejne kilkanaście sekund. Ale znowu nic nie usłyszał. Zastanawiał się, czy powinien próbować wyjść na powierzchnię, czy może pilnować klapy od tej strony. Wiedział jednak, że nie będzie w stanie powstrzymać ludzi ośmiornicy. Oni byli uzbrojeni w karabinki, a on nie miał nawet noża. Podszedł do stalowych drzwi, jedynych w niewielkim pomieszczeniu. Nie miały zasuwy. Ślad na stali wskazywał, że z jakiegoś powodu ją wykręcono. Bluszcz wychylił się i poświecił latarką na korytarz. Po jednej stronie kończył się po trzech metrach ścianą, a po drugiej prowadził prosto przez co najmniej kilkanaście metrów. Labirynt na nowo. Układ zupełnie inny niż poziom niżej. Nagle usłyszał kroki w korytarzu, zgasił latarkę. Biegło co najmniej dwóch ludzi, ale nie zauważył żadnych świateł. Wrócił do pomieszczenia z szybem. Cofał się bardzo małymi kroczkami, w obawie, że potrąci leżący na klapie regał. Tamci zbliżali się szybko, jakby widzieli w ciemności. Musieli mieć noktowizory. Co miał robić? Jego jedyną bronią było światło. Zastanawiał się, czy da mu to przewagę, jakby zapalił latarkę tuż przed tym, gdy wejdą do pomieszczenia. Może powinien uciekać na górę, po klamrach, na wyższy poziom. Uznał, że tak, że to najlepszy sposób. Kroki rozległy się kilka metrów od niego. Włączył latarkę i rzucił ją przez uchylone drzwi do korytarza, a potem skoczył w stronę klamer. Cztery metry pokonał w kilka sekund, ale zanim dotknął klapy, usłyszał niemal jednoczesny krzyk dwóch mężczyzn. Zwarasz się gleba na glebę, gleba, gleba, gleba. Potem rozległ się huk wystrzału. Bluszcz powoli zszedł po drabince i położył się na podłodze. Poczuł ulgę, a nie strach. To byli policjanci. Inaczej już by nie żył. Dlaczego pan nie mówi prawdy, panie Bluszcz? Podkomisarz policji nie miał więcej niż trzydzieści pięć lat. Miał już trochę doświadczenia, ale nadal wyglądał w oczach Bluszcza na chłopca, który tylko bawi się w prowadzenie śledztwa. I nic nie pomagała trzydniowa Szczecina, którą sobie sprawił podkrążone czerwone oczy oraz wygolone na kilka milimetrów włosy. Policjant nosił skórzaną kurtkę, której nie zdjął, chociaż w sali przesłuchań było ciepło. Wyjął papierosa, przypalił go zapalniczką i zaciągnął się dymem. Mówię prawdę, panie komisarzu, powiedział Bluszcz. Pod komisarzu, poprawił go policjant, wskazując na byłego wojskowego dłonią z papierosem. Bluszcz uśmiechnął się lekko. Już niedługo uratował pan tyle młodych kobiet i złapie tych ludzi, którzy je tam uwięzili. To musi być zauważone. Policjant wygiął wargi i zaciągnął się papierosem. Widać było, że od kilku dni nie dosypiał, może w ogóle nie spał. Co kilka minut przestawał zadawać pytania i patrzył w ścianę, jakby jego mózg odmawiał posłuszeństwa. Bluszcz był równie zmęczony co policjant. Siedział w areszcie już ponad trzydzieści godzin. Nie postawiono mu zarzutów, ale podkomisarz Gdec trzymał go nadal, bez przerwy przesłuchiwał albo samodzielnie, albo przez swoich podkomendnych. Wiedział, że siedzący przed nim były wojskowy kłamie i próbował różnych sposobów, by go skłonić do mówienia. Na początku groził. Głównie wyrokiem za utrudnianie pracy policji, a nawet za współudział w porwaniach. To ostatnie było tak absurdalne, że się z tego szybko wycofał. Może pozyskał równolegle informacje od przesłuchiwanych Ukrainek. Na początku nie chciał zdradzać Bluszczowi nic o ich losie, potem jednak przyznał, że wszystkie wyszły z bunkra cało. I nawet ta nieprzytomna będzie w pełni zdrowa. Na pewno fizycznie. Po etapie gruźb Gdec spróbował przekonać bluszcza, że to, co powie, pomoże uchronić kolejne dziewczyny przed porwaniem i śmiercią. Apelował do jego sumienia i przyzwoitości. Ale były wojskowy nadal powtarzał swoją wersję. Wiedział, że dziewczyny na pewno zeznały, że to on je uwolnił i nie należy do ośmiornicy. Broni zapewne nie znaleźli jeszcze w studni i może nigdy nie znajdą. I nic na niego nie mieli. W każdym razie nic takiego, by go nie puścić po 48 godzinach. Panie Bluszcz, Gdec rozniósł na wpół dopalonego papierosa w popielniczce, jakby przestał mu smakować. A potem w roztargnieniu sięgnął po następnego. Pan nie może oczekiwać, że uwierzę, że jest pan wielbicielem fortyfikacji i natrafił pan na bunkier przeznaczony dla oficerów i oficjeli radzieckich, o którym nikt nie wiedział, oprócz Rosjan. Bluszcz westchnął i wzruszył ramionami. Na emeryturze jestem. Mam czas na czytanie. I domyśliłem się, że tam musi być coś w tym lesie. Połączyłem po prostu fakty. Ja wiem, że pan dobrze chce, ale to nie był przypadek. Po co panu była kamizelka z wkładami, z kewlarem? Bo ja sentymentalny jestem i lubię ją nosić. Kiedyś mi życie uratowała, wie pan, i... Teraz lubię ją nosić, bo ciepła i nie znowu taka ciężka. To dobre, żeby z obciążeniem pobiegać. Pan mi nie pierdoli tych głupot! Gdec rąbnął w stół i wstał. Dlaczego pan kłamie? Ja tego po ludzku tak po prostu nie rozumiem. Tam mogą być inne dziewczyny i musi pan powiedzieć wszystko, żebym złapał tych synów. Pan z nimi przecież nie trzyma, bo to kurwa nie ma sensu. Przecież to oczywiste, że pan kłamie. Ja to wiem, pan to wie i nawet te dziewczyny to wiedzą. Mówiły, że miał pan broń. O, musiało im się pomylić. Ciemno było. Pan utrudnia pracę policji. Mogę pana za to wsadzić. Tak, Bluszcz pokiwał głową. Gdyby nie ja, to nie byłoby sprawy, a te kilkanaście dziewczyn siedziałoby nadal w kryjówce jakiegoś seryjnego mordercy. Najlepiej mnie zamknąć. Na pewno wszyscy będą zadowoleni. Policja wsadza do ciupy bohatera zamiast morderców. Brawo, komisarzu gdec! Pod komisarzu! Warknął śledczy. Już niedługo. Jak niedługo, jak pan nic nie mówi? Dlaczego pan nic nie mówi? Bo ja nie wierzę w tę bajkę. I pan ma broń, a w pana szafie pancernej nie ma ani starego P-64, ani nowego P-99, który kupił pan ostatnio. Gdzie ta broń? Bluszcz wiedział, że za to akurat może mocno beknąć, może nawet więzieniem, a już na pewno zabiorą mu prawo do posiadania broni. Bo to, kurwa, problem! Kontynuował Gdec. Duży problem. I to dla pana. Wie pan, jakie za to są kary? Ktoś musiał się włamać i ukraść z szafy pancernej. Ja nie sprawdzam codziennie. Pan przestanie pieprzyć te brednie. No kurwa, zaraz nie wyrobię. Policjant znowu zgasił na wpół do palonego papierosa i sięgnął po następnego. Pan się boi zemsty tych ludzi? Że panu coś zrobią? Jakich ludzi? Tych, co przyszli i chcieli mnie zabić, bo odkryłem tamto miejsce? Tak, tych... Gdec zgrzytnął zębami. Pan wybaczy, bo mi się tak w głowie trochę... Bluszcz zacisnął powieki i podrapał się po czole, jakby usilnie próbował sobie coś przypomnieć. A łuski? Z P-99 łuski znaleźliśmy, powiedział Gdec. To z pana broni na pewno. Pan ją gdzieś ukrył w tym bunkrze, a to duży obiekt, ale ją znajdziemy. I jeszcze naboje w plecaku. Proszę mi pomóc. Co pan na Boga robi? Bluszcz wzruszył ramionami. Wiedział, że może i znajdą broń, ale na pewno to potrwa. Nie mieli jednak nic takiego, żeby go posadzić. Już o tym myślał. Miał na to dużo czasu po zatrzymaniu. Najpierw leżał na podłodze bunkra w kajdankach przez półtorej godziny, aż zdrętwiały mu nogi i nabawił się kataru. A potem pododdział terrorystyczny dostarczył go na najbliższą komendę, gdzie posiedział godzinę i wywieźli go do Warszawy. Miał czas, by sobie wszystko dobrze przemyśleć. Od aresztowania do pierwszego przesłuchania minęło pięć godzin i miał przygotowaną wersję, może trochę naiwną, ale nic innego nie mógł wymyślić. Prawdy nie mógł powiedzieć, bo zamknęliby go do więzienia albo spotkałoby go coś gorszego. Ośmiornica mogłaby go dosięgnąć i odnaleźliby go powieszonego na pasku w celi. Bluszcz sądził, że zbyt wielu potężnych ludzi było zamieszanych w interesy Grudajewa i śledztwo nawet prowadzone przez najzdolniejszego policjanta nie doprowadzi do ukarania winnych. Mogło jedynie spowodować, że ośmiornica opadnie na dno, ukryje się w mule, by po jakimś czasie znowu działać i znowu zabijać. Dlatego wymyślił tę historyjkę, że jest emerytem zapalonym fanem fortyfikacji, co było częściowo zgodne z prawdą. Który przez przypadek natknął się na bunkier i uwolnił dziewczyny. Potem uciekali, i aresztowała go policja, jak chciał wezwać pomoc. Największą dziurą w tej historii było jednak to, że jednostka antyterrorystyczna została powiadomiona wcześniej i nie przez niego. To go jednak w żadnej mierze nie obciążało, bo niby dlaczego. Sprawiało jednak, że jego historia stawała się niemal śmiesznie niewiarygodna. Na początku nie sądził, żeby zadziałała. Bał się, że odnajdą płyty DVD w szafie pancernej, ale Eliza musiała się ich pozbyć, inaczej Gdec wykorzystałby je i pytał skąd są nagrania. A tak nic nie miał, tylko domysły, poszlaki i dziwne zbiegi okoliczności. Bluszcz miał jednak wrażenie, że podkomisarz doprowadzi do tego, by nie stawiano mu zarzutów. Wyczuł, że będzie chciał go mieć na wolności i obserwować w nadziei, że naprowadzi go na jakiś ślad. Fakt, że śledczy skupiał się na nim, a nie na żołnierzach ośmiornicy, wskazywał, że albo uciekli, albo zostali zastrzeleni przez antyterrorystów. Bluszcz miał wrażenie, że raczej to drugie: gdyby byli w rękach policji, to właśnie ich gdec by teraz maglował. A tak były wojskowy stał się jego jedyną nadzieją, by szybko pokazać rezultaty śledztwa i żeby mu go nie zabrali. Łózki pan znalazł, przyznał Bluszcz. Po dłuższej chwili milczenia. Ale to nie moje łuski. Ja nie brałem broni. Przecież mówiłem, że musieli mi ukraść z szafy. A nawet nie wiem kiedy, bo ostatnio otwierałem, jak jechałem na strzelnicę. Ukradli mi z szafy, bo ostatnio były u nas włamania. Sąsiada nade mną okradli i pewnie teraz pora przyszła na mnie. Pan spyta tego policjanta co u nas y, y, dzielnicowego, pana kolega to jest. On kazał uważać, bo może się powtarzać to te włamania. Teraz takie mafie są i kradną, bo my emeryci nie potrafimy się bronić. Policjant wstał od stołu i zaczął się przechadzać wokół spokojnie siedzącego bluszcza. Palił papierosa i nie odzywał się. W końcu zatrzymał się i pokręcił głową, jakby czegoś żałował. — Pan nie będzie miał na sumieniu, panie bluszcz. Kolejne dziewczyny będzie miał pan na sumieniu. Nie wiem, dlaczego pan kłamie, ale krew będzie na pana rękach. Krew. Jest już na moich rękach, pomyślał Bluszcz, ale nie powiedział ani słowa. Bluszczowi nie postawiono zarzutów. Stało się tak, jak przewidywał, i wyszedł z aresztu po 48 godzinach. Taksówka z czekającą na niego elizą stała przed komisariatem. Córka wyszła z auta i przytuliła go na powitanie. Schował plecak do bagażnika i w milczeniu wsiedli do samochodu. Ruszyli. Eliza nie była ubrana w sukienkę, chociaż było ciepło, tylko w dżinsy i dresową bluzę. Przez kilka minut nikt się nie odzywał. Bluszcz czuł się wyczerpany przesłuchaniami i cały czas myślał, co robić dalej. A Eliza wydawała mu się lekko obrażona albo wystraszona. — Dobrze się czujesz za to? — zapytała. — Tak, tylko trochę niewyspany. Powiedziałeś im wszystko tak, jak się umawialiśmy? Nie, nie powiedziałem. Eliza zamiast się wściekać, zacisnęła usta, aż jej pobielały. Bluszcz wiedział, że jest zła, ale nie miał zamiaru już kłamać. Chcesz się znowu tym zajmować? E, sam nie wiem. Policja ma dziewczyny i pewnie tych się patrzy. Nie wiem nawet, czy ich zastrzelili, czy aresztowali. Wydaje mi się jednak że to drugie. Nie podejrzewam, żeby uciekli antyterrorystom. Jeżeli oni wszyscy nie wiedzą na tyle dużo, by ten podkomisarz Gdec sobie poradził, to moje zeznania spowodują jedynie, że ośmiornica zejdzie głębiej. Zakopie się w muł. Tam, gdzie nawet ja nie będę widział ani jednej z jej macek. A co? Myślisz, że już nie pochowała macek? Eliza spoglądała już na bluszcza w normalny sposób. Bez gniewu, jakby wcześniej wiedziała, co zrobi ojciec. Nie wiem, wzruszył ramionami. Może pochowała, a może nie. Dziwi mnie jednak, że mnie nie aresztował ten gdec. To dziwne, bo przeszukali mieszkanie, nie? Tak. A to dziwne, bo w końcu nie miałem żadnych zarzutów. Nie jestem o nic podejrzany. Miał nakaz od prokuratora. I co? W szafie nie znalazł płyt z nagraniami Kersenia? Bluszczy zapytał szeptem, by taksówkarz nie usłyszał. Zniszczyłam je i wyrzuciłam. Wiedziałam, że bo nie przyjdą, a to się łączyło z Kerseniem. Mała przecież strata, bo mamy to na chmurze. Tak, zgadza się. Nie wiem dlaczego nadal je trzymałem tam w szafie. To było głupie. Dobrze zrobiłaś. Gdyby nie to, to bym nie wyszedł. I to pewnie długo. Jechali przez chwilę w milczeniu. Słuchaj, a samochód odebrałaś spod tej stacji? Tak, stoi przed blokiem. Podjedziemy do centrum i wrócimy do ciebie autobusem, dobra? Eliza wyjęła telefon komórkowy i spojrzała na ekran. Napisała do kogoś wiadomość tekstową, uśmiechnęła się pod nosem. Musiała przeczytać coś, co wprawiło ją w dobry humor. Bluszcz poczuł dziwne ukłucie w sercu. Jeszcze niedawno to on wprowadzał ją w dobry humor specjalnie przyjeżdżała do niego po chwilę odpoczynku. Teraz wszystko się zmieniło. To jej ojciec był źródłem kłopotów. Dziękuję, że mi pomogłaś, powiedział. Więzienie to nie jest fajne miejsce. Nawet z ciebie bym tam trafił. Ten gdec to uparty facet. Nie odpowiedziała, a jedynie wzruszyła ramionami. Taksówka dojechała na dworzec i zatrzymała się. Eliza zapłaciła i wysiedli. Potem powoli przeszli na przystanek autobusowy. Patrzyli na ulicę. Samochody stały w długich korkach, a kierowcy trąbili. Przechodnie tłoczyli się na chodnikach. No i co dalej? zapytała. Co zrobisz? Koniec tym w końcu? Koniec. Będzie wtedy, jak zostaną ukarani. Ja to tak przynajmniej widzę. Eliza nie wydawała się zdziwiona odpowiedzią ojca. Nie popuścisz co? Nie. Ale policja też może za mnie zakończyć tę sprawę. Może ich naprowadzę i dam im coś, z czym naprawdę ich przycisną. Ale muszę mieć dowody lub gorący uczynek. Córka Bluszcza westchnęła. Wiesz, że od takich rzeczy jest wymiar sprawiedliwości? Ale on nie działa, kochana. Bluszcz poczuł, jak serce zaczyna mu mocniej bić. Potrzebował chwili, by się uspokoić. Są tam ludzie, co chcą, jak ten gdec. Szkoda mi chłopaka, ale jeden taki co chce to nie wystarczy. Szarpie się biedak jak pies przywiązany łańcuchem do drzewa w lesie i się poszarpie, poszarpie, aż w końcu opadnie z sił, a potem zdechnie z głodu. To go czeka w końcu: zdechnie tam z głodu, bo oni nie chcą takich jak on, chcą posłusznych. Chyba trochę przesadzasz. Nie przesadzam. Bluszcz pokręcił głową i przerwał, bo na przystanek podjechał autobus. Pojedziesz ze mną? upewnił się. Tak, Och, chciałam jeszcze potem porozmawiać. To coś ważnego. Bluszcz zauważył na jej twarzy jednocześnie smutek i radość. Wyczuł w jej głosie coś takiego, co go zaniepokoiło nutę wzruszenia. Powiem coś ważnego, ale najpierw skończymy twoją sprawę. Dodała nie patrząc mu w oczy. Weszła pierwsza do autobusu i kupiła u kierowcy bilety. Po chwili usiedli obok siebie i pojazd ruszył. A jak to zrobiłaś, że przyjechali ci antyterroryści od razu? Spodziewałem się, że najpierw wyślą zwykły patrol. Tak, to wymagało nieco wysiłku i odrobiny szantażu. Wykorzystałam kilka klatek z filmów, jak katowali te dziewczyny i zrobiłam wiadomość, że jestem członkiem ośmiornicy i przekazuję im lokalizację. Napisałam, że chcą zabić te, 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 te Ukrainki. I przekazałam to równocześnie do prasy, tak żeby wiedzieli, że jak nie wyślą tam od razu oddziału antyterrorystycznego, to może być wielka chryja. Pojechali tam też od razu dziennikarze. A ciebie nie namierzą? Chcieliby, ale im się nie uda. Sto procent pewności. To dobrze, ale dziwne, że mi tych klatek z filmu nie pokazał. Pewnie myśli, że nie mam akurat z tym mailem nic wspólnego. Mm, dziwne. Pewnie tak. Eliza patrzyła w szybę. Obserwowała mijane ulice Warszawy, jakby się z nimi żegnała. A, ta twoja rzecz? To, co mi chciałaś powiedzieć, córeczko. Dziewczyna milczała długą chwilę. Nie oderwała wzroku od szyby. Miał wrażenie, że zbiera siły Ja wyjeżdżam, tato Blusz spodziewał się, że to powie Spodziewał się, że to nastąpi wcześniej czy później Wydawało mi się, że Miałaś mieć przedtem ostatnie zadanie Okazało się, że zmieniają plan I to ostatnie zadanie będzie na miejscu Chcą wiedzieć, jak pracujemy I czy robimy to na pewno sami Obawiają się po prostu, że niektórzy w różny sposób oszukują albo że nie robią tego, co zadają samodzielnie, że stoi za tym zespół ludzi? Podobno to często praktyka w Azji, gdzie cały zespół pracuje, żeby wysłać jednego do USA, a potem okazuje się przeciętny. A oni szukają tzw. supernaturals, jak jakichś mutantów. Jak to, mutantów? To taki program. Traktują nas trochę jak rzadkie zasoby, które łatwo się mogą wyczerpać. To się stało szybko i miałam już rozmowę z jednym takim, na moje oko. To jakiś agent CIA. Eliza zachichotała, jakby opowiedziała dobry żart. Powiedział, że chcą nas ściągnąć do Stanów. Zmieniła się polityka i przesunęli o jeden etap ochronę. Ochronę? Zapytał Bluszcz. Pytał jednym słowem, bo gardło dziwnie mu się ścisnęło. Tak, Eliza spojrzała na niego przez chwilę, usłyszała, że głos ojca się zmienił, wyczuła w nim wzruszenie. Chcą nas otaczać ochroną, jak jakieś polityczne wipy, ale nie dlatego, że ktoś chce nas zabić, ale po to, żebyśmy uniknęli głupot, które łatwo mogą sprawić, że wspaniały umysł zamieni się w upadły umysł. Dokładnie takich wyrażeń użył. Podobno to częste. Kiedy? zapytał znowu jednym słowem i znowu nie opanował głosu. Za sześć dni mam lot do Nowego Jorku. Tam przez tydzień będzie trwało zadanie. Ostateczny etap, a potem dostanę jakąś propozycję. Podobno są trzy poziomy tej propozycji. Będę wiedzieć wtedy, jak. jak będzie wyglądać przyszłość. Bluszcz nabrał powietrza w płuca. Cieszył się i był dumny. Jak tylko ojciec może być dumny z dziecka, które żyje w taki sposób, w jaki powinno żyć. Rozwijać pasję, sprawiać, że praca staje się zabawą, a problem pieniędzy nie istnieje. Wiedział, że tego chce i że jest z siebie zadowolona. W Polsce trzymały ją jeszcze tylko cienkie nitki. Częściowo był to strach, częściowo żal, częściowo znajomości, jakie zawarła na studiach, no i pewnie on troskał niego. Czy znowu nie wpakuje się w kłopoty? I to, że jechała z nim autobusem, miało pomóc jej podjąć decyzję. Może nawet nie robiła tego świadomie. Lech Bluszcz wiedział, jaką ma tutaj rolę. Musiał rozwiać wątpliwości. Przeciąć te wszystkie cienkie nitki. — Jestem z ciebie dumny, Elizo — powiedział i uścisnął jej dłoń. — Zasłużyłaś sobie ciężką pracą — i talent też pomógł. To jest przecież w końcu to, co zawsze chciałaś. Ja to wiem. Widzę to w twoich oczach. Głupio się stało, że w jednym z najważniejszych momentów twojego życia ojciec takich nawywijał głupot. Żałuję teraz. Nie żałuj, bo zrobiłaś dobrze. Przerwała mu. Ta Nadia już by nie żyła. I te dziewczyny, te dziewczyny, co je tam trzymali, też by w końcu zginęły. Uratowałeś je i dobrze zrobiłaś. Ja pomyślałam o tym, myślałam długo. Jedno prowadziło do drugiego i może dobrze się stało. Ale musisz z tym skończyć, tato. Tym się musi zająć policja. Nie dasz rady po prostu. Nie dasz rady. Może już wiedzą, kim jesteś. Może znają Twoją twarz, a to oznacza, że znają Twoje imię i nazwisko. Może tak. Może nie, nie martw się tym. Specjalnie właśnie się martwię! Bo jakbym się nie martwiła, to nie tylko ty byłbyś w niebezpieczeństwie, ale i ja. Dlatego już nie mieszkam w akademiku i nie mam zamiaru pokazywać się na uczelni, aż do wyjazdu. Powoli pokiwał głową. Poczuł dreszcz na karku, jakby oparł się plecami o bryłę lodu. Sprowadził na nią niebezpieczeństwo. I mogłabyś z telefonu nie korzystać, bo oni... Tato, nie bój się. Ja wiem, jak mam zniknąć. Nie wyśledzą mnie nabrałam już gotówki i w ogóle spokojnie się na te kilka dni do wylotu zadekuję. To dobrze, bo nawet nie wiem, wolę nie myśleć, jakby coś z mojego powodu z zrobili, to nie zrobią. Jak dojedziemy do ciebie, to ja tym samym autobusem wracam i rozpłynę się w powietrzu. I nie dzwoń już na komórkę, bo ona jest zneutralizowana. Obecnie nie mam telefonu. Dostaniesz maila jeszcze dzisiaj ode mnie wieczorem, że wszystko w porządku. Ja zniknę. Następny telefon już będzie z Nowego Jorku, a potem z Kalifornii pewnie. Dobrze, bardzo dobrze, że tak myślisz o wszystkim. Jesteś naprawdę supernatural. Zaśmiał się nerwowo. Ulżyło mu, że Eliza traktuje sprawę tak śmiertelnie poważnie, bo powinna. A i tobie przekażę kilka dodatkowych informacji, żebyś to wszystko wysłał policji, żeby ich ścigali, a nie żeby się ta ośmiornica skupiła na tobie. To bardzo ważne, żebyś to włączył do pakietu, który dostarczysz temu gdecowi. To powinno im pozwolić na przeszukanie mieszkań i może będą jakieś dowody. Dobrze, Liza, dziękuję. Dobrze mruknął Bluszcz, chociaż wątpił, że gdziekolwiek są jakieś dowody. A co to takiego masz? Bo przecież mam dla ciebie lokalizację tego Bentleya, co mówiłeś, że przyjeżdża do Valeriano. Był wyśledzony tak samo jak tamten Gruzin. Taki sam schemat, chociaż nieco trudniej, no i musiałam zapłacić za te kody. No i Estan musiał dłużej to wszystko montować, ale efekt taki sam. Mam miejsca z ostatniego pół roku, gdzie auto się zatrzymywało i to są cztery adresy, głównie. Możesz to przekazać policji, w jaki sposób chcesz i kiedy chcesz, żeby, jak to mówiłeś, mogli mieć dojście do tego Grudajewa. Ty go, tatu, nie zabijesz i dobrze o tym wiesz. Tylko policja może mu coś zrobić. Tak, masz rację. Ja nawet nie będę próbował. Nie chcę ciebie narażać, kochanie. To było głupie, że to zacząłem. Stary i głupi ze mnie dziad. Mogłem od razu zawiadomić policję. Głupi ze mnie dziad. Eliza nie zareagowała na słowa ojca, tylko dalej tłumaczyła. Do tego daję ci maila, do Estana, jakbyś czegoś potrzebował. Znasz trochę angielski, a jak będzie ci czegoś brakowało, to napisz proste zdania po polsku i przetłumacz je translatorem. Estan na pewno zrozumie. Dobrze, kochanie. Tak zrobię. Koniec z tym polowaniem na... na ludzi. Tylko tak jak mówisz. Poukładam to tak, żeby policja miała ich na tacy. Spotkam się z tym komisarzem Gdecem, bo... To się wydaje naprawdę zaangażowany facet, taki naprawdę w porządku. Tak, to zrób tak, tato. Eliza położyła mu rękę na ramieniu, potem przytuliła go. I tak nie pokonasz całego tego zła. To za dużo jak na jednego człowieka. Zrobiłeś naprawdę wiele i ryzykowałeś wszystko, co masz dla dziewczyn, których nawet nie znałeś. Nie możesz tak robić. Masz też córkę. A twoja córka chce mieć ojca, rozumiesz? Chce, żebyś może dożył wnuków i żeby się mógł nauczyć strzelać na strzelnicy. Bluszcz pokiwał głową. Znowu, gardło ścisnęło mu się ze wzruszenia. Lech Bluszcz, tuż po przyjeździe do mieszkania, usiadł do komputera. Nawet nie rozpakował plecaka, w którym wciąż leżała piła elektryczna, latarka, kamizelka z kewlaru i niedopita butelka wody. Zanim laptop się włączył i załadował się system operacyjny, bluszcz poszedł do kuchni zaparzyć herbatę. Ukraińskich lokatorek nie było w mieszkaniu. Dochodziła szósta po południu, a z pracy wracały zwykle po dwudziestej pierwszej. W telefonie miał jeszcze mnóstwo wiadomości od nich, które przesyłały, gdy przybywał w areszcie. Eliza poinformowała je jednak poprzedniego dnia, że wszystko jest w porządku i że Blusz wróci za kilka dni, bo miał pilny wyjazd. Uznali, że Ukrainki nie muszą znać prawdy. Były wojskowy przed pożegnaniem z córką w autobusie poprosił ją o dokładną datę i godzinę odlotu z lotniska w Warszawie, bo bardzo chciał ją pożegnać. Zgodziła się i jeszcze raz przypomniała mu, by nie próbował jej znaleźć przed odlotem pod żadnym pozorem. Obiecała też, że wszystko się zmieni jak będzie już w Stanach. Wtedy będą rozmawiać codziennie i do tego przez wideo. Bluszcz wrócił z gorącą herbatą przed komputer i zaczął jeszcze raz porządkować informacje, które miał zgromadzone o ośmiornicy. Postanowił zmienić wiadomość i opisać wydarzenia, które mogły być dla niego niebezpieczne. Wiedział już, w jaki sposób może zwiększyć szansę pociągnięcia do odpowiedzialności Grudajewa. Sam musiał zostać świadkiem w sprawie. Postanowił jednak pominąć całkowicie kwestię Kersenia. Napisał, że sprawą ginących w Warszawie Ukrainek zainteresował się, gdy Nadia opowiedziała mu o działającym wśród nich Wołodi, który próbował ją odurzyć i uprowadzić. Następnie Bluszczy zrelacjonował, jak odnalazł Wołodję i że go śledził. Podał adres zamieszkania Rosjanina, wszystkie adresy kochanek oraz numer rejestracyjny samochodu. Pominął całkowicie sprawę zabójstwa Adama Sasnora. Napisał, że informacje o klubie Valeriano i prowadzącym klub Grudajewie uzyskał, podsłuchując Wołodzie. Do maila załączył link do zgromadzonych w funrze plików z nagraniami, które znalazł w kryjówce Kersenia. Kilkadziesiąt minut zajęło mu wymyślenie jakiegoś prawdopodobnego kłamstwa dotyczącego pochodzenia tych nagrań. W końcu zdecydował się, że będzie twierdził, że link do plików otrzymał od jednego z pijanych gości klubu Valeriano. Do maila Bluszcz dołączył również dane o kilku miejscach, w których zatrzymywał się Gruzin, a także adresy uzyskane z tras należącego do Grudajewa, przekazane przez Elizę. Grudajew odwiedzał głównie cztery budynki. Dwa mieściły się w okolicy Warszawy, jeden w Białymstoku i jeden w Gdańsku. Bluszcz sądził, że jeżeli gdziekolwiek znajdują się jakieś dowody, które mogą kogokolwiek obciążyć, to właśnie tam. Miał nadzieję, że materiały, jakie prześle wraz z jego zeznaniami i zeznaniami Ukrainek oraz dowodami rzeczowymi zebranymi w bunkrze i klubie Baleriano, pozwolą na wyciągnięcie przynajmniej części zakopanych w mule i nieruchomych macek ośmiornicy. Bluszcz nie miał bowiem wątpliwości, że członkowie organizacji ukryli się. Dowodem na to był fakt, że urządzenie śledzące w samochodzie Wołody zostało odnalezione i zniszczone tego samego dnia, kiedy policyjni antyterroryści wyprowadzili z radzieckiego bunkra przytrzymywane tam cudzoziemki. Bluszcz postanowił, że elektroniczną wiadomość wyśle do podkomisarza Gdeca, ale także zadzwoni do niego, żeby się upewnić, że ten ją przeczytał. I powiadomić, że dokładnie taki sam mail zostanie rozesłany automatycznie do kilku redakcji gazet z różnych stron politycznych. Liczył, że w takiej sprawie prasa utrzyma jedność. Kiedy jednak wyciągnął rękę, by wcisnąć enter i uruchomić ciąg wypadków, które miały doprowadzić do rozerwania ośmiornicy, zawahał się. Poczuł na plecach lodowaty dreszcz. A co, jeżeli tylko ich rozwścieczy? Jeżeli ludzie ośmiornicy zamiast uciekać, zaatakują, jak przyparty do muru drapieżnik? Jeśli zechcą zabić Bluszcza i jego córkę, żeby wyeliminować świadka i zemścić się za jednym zamachem? Co, jeżeli Gdec będzie próbował działać, a ktoś wyżej w policji będzie człowiekiem Grudajewa? Bluszcz wstał sprzed komputera i zaczął nerwowo krążyć po pokoju. Nie wiedział, co zrobić. Patrzył na ekran komputera, który z powodu bezczynności zgasł. Niemal podskoczył, gdy usłyszał dźwięk przychodzącej wiadomości sms. Przeczytał ją natychmiast. To była wiadomość od Elizy brzmiała krótko wszystko w porządku. Począł ulgę. Była bezpieczna, a może tylko jej się tak wydawało, że jest bezpieczna. Bluszcz ufał swojej córce i wierzył w jej umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale jeśli miał zakładać, że Grudajew jest rosyjskim agentem, to na pewno miał dostęp do metod wywiadowczych. Obawiał się, że Eliza nie będzie na tyle dobra, by nie dać się zlokalizować Rosjanom. Miała jeszcze małe doświadczenie. Usiadł znowu przy komputerze i ustawił wysłanie maila, którego przygotował dokładnie na godzinę od lotu samolotu Elizy do Nowego Jorku. Miałby wtedy pewność, że nawet jeżeli Grudajew będzie chciał się zemścić, to dziewczyna będzie już poza jego zasięgiem. Bluszcz wyłączył komputer i położył się na tapczanie. Zasnął niemal natychmiast. Bluszcz rozprostował plecy i spojrzał na słońce. Odłożył na chwilę wkrętarkę i przyjrzał się plastikowym elementom z domku narzędziowego leżącym na stosie obok. Zerknął jeszcze raz do instrukcji. Kilka metrów dalej Dudziakowa nachylała się nad ziemią i zrywała ogórki. — Już niedługo, panie Lechu — powiedziała. Już podłoga złożona, a na tę podłogę tyle śrub poszło, że nie wiem. Teraz na działce będę elegancko trzymać swoje graty, a ten stary to powoli się rozbierze i wyniesie. Już to się do niczego nie nadaje. Grzyb taki, jeszcze dach przecieka. Nagle zmarszczyła brwi. A pan dobrze robi? A to dobrze tak tamtą stroną się wkłada? I tyle śrub trzeba? Na pewno? Dobrze pan czyta? Robię według instrukcji. Trzeba tyle wkręcać. Ja wiem, wiem. I mi głupio, że tak pana prosiłam. To znaczy już od dawna chciałam prosić, bo wie pan, ile oni sobie za złożenie tego domeczku liczą? 500 złotych! Czyli domek narzędziowy kosztuje dwa tysiące, a oni za 500 składają. Skaranie boskie. To ja myślałam, że poproszę sąsiada, bo pan jest silny i miał zawsze dla mnie czas, żeby różne tam rzeczy pomóc. Tak, yy, jasne. Bluszcz zmarszczył brwi. I zbliżył instrukcję do twarzy. Nie była oczywista. Ja lubię pomagać ludziom. Dudziakowa włożyła ogórki do plastikowego wiaderka po śledziach hala i podeszła do byłego wojskowego. I co pan myśli, że taki domek dobry? Taki z plastiku? Bo ja miejsca nie potrzebuję dużo, tyle żeby narzędzia schować i czasem jakieś nasiona albo takie tam różne małe rzeczy, jak na przykład muszę zerwać pomidory, bo grad był i wszystkie nawet zielone zebrałam, żeby mi nie pobił, bo wtedy to tylko do wyrzucenia. Wie pan, że taki zielony to też nie musi na krzaku dojrzewać, tylko on może sobie spokojnie leżeć w piwnicy i będzie nawet słodki? Nie, no, nie wiedziałem o tym. No, bo tak jest bluszcz wziął do ręki wkrętarkę i zaczął stawiać pierwszą ścianę domku. Dudziakowa oddaliła się. Miała irytujący zwyczaj, że chciała go natychmiast zabawić rozmową, kiedy przerywał pracę, nawet na chwilę. Oczywiście wiedział, że kobieta nie popędza go, ani nie ma nic złego na myśli, tylko po prostu robi to z wdzięczności. Wolał więc często po prostu zwolnić, niż zatrzymywać się, żeby nie obciążać jej sumienia i wysłuchiwać tej paplaniny. Lubił duciakową, ale czasami gadała jak najęta i nic z tego gadania nie wynikało. Wolał pomyśleć przy pracy o swoich sprawach, bo na szczęście układały się dobrze. Najbardziej cieszyło go, że zostały już jedynie trzy dni do odlotu Elizy i nikt na niego nie polował, tak jak była nie próbowała go zlokalizować. Tylko co jakiś czas widywał samochód policjantów po cywilnemu, którzy śledzili każdy jego krok. Nawet teraz stali za ogrodzeniem ogródków działkowych. Udawał, że ich nie widzi. Ogon mu nie przeszkadzał. Wiedział, że pracowali dla podkomisarza Gdeca. Mogli się nawet przydać, gdyby ludzie ośmiornicy próbowali się jednak na nim zemścić. Bluszcz przez ostatnie dni wrócił do ćwiczeń. Codziennie rano biegał 10 kilometrów i zaczął znowu regularnie robić pompki, podciągnięcia, przysiady i mostki. Swoje ulubione ćwiczenia. Szczególną uwagę poświęcał mostkom, nie chciał na starość pochylić się i stracić ruchomość w stawach. Wiedział, że jedynym ratunkiem przed tym jest regularna aktywność fizyczna, a w przypadku przerwania ćwiczeń niekorzystne zmiany mogą przyjść szybko i trudno je będzie odwrócić. Miał wrażenie, że zaczął prowadzić drugie życie i że stał się innym człowiekiem. Kiedy skupiał się na prostej fizycznej pracy albo rozmawiał z sąsiadami, był w stanie przestać martwić się ośmiornicą. Bluszcz składał po kolei elementy domku, dobierając śruby i wkręcając je w odpowiednich miejscach. Dudziakowa zerwała owoce i warzywa, a potem zaczęła je myć. Na końcu rozłożyła je na kocu, by wyschły na słońcu. Potem podeszła do sąsiada i patrzyła bez słowa na jego pracę. Bluszcz był jej wdzięczny, że zachowywała ciszę, ale i tak przez to, że czuł na plecach jej wzrok, pojawił się niepokój. Nie przerywał jednak pracy. A, wie pan co? Tak. Coś panu powiem, bo mi to nie daje spokoju. Może pan coś zaradzi. Tak. Wie pan, gdzie są te stare bloki? Tam za HDM? Tak. No wiem, ale rzadko tam bywam. Ja też, bo tam wiadomo, kto mieszka, taki element, ale ja tak tylko mówię, żeby pan wiedział. Ale nie o tym chciałam, bo ostatnio jedna taka dostała tam mieszkanie takie socjalne, bo mieszka z córeczką, samotna matka. To znaczy nie tak ostatnio, bo już tam ze trzy miesiące jest. O, to tam mają socjalne? Zapytał bluszcz, ale głównie z uprzejmości. Próbował się skupić na instrukcji i upewnić się, że ścianę domku montuje od dobrej strony. Później odwrócenie pomyłki mogło go kosztować wiele wysiłku i czasu. No tak, zwolniło się, bo tam umarł ktoś i dostała, ale nie o to chodzi. Dudziakowa przysunęła sobie krzesło i usiadła obok bluszcza pomyślał, że zapowiadało się na dłuższą pogawędkę. To dobra kobieta jest i to dziecko chroni. Źle za mąż wyszła, głupia była za młodu, to znaczy głupia, yy, że nieostrożna. Ale tak to czasami bywa. Dziecko było, to i ślub, ale podobno to dziecko to nie, że ona z tamtym, tylko że jest do z gwałtu i go zmusili, kiedyś tak zawsze robili, a teraz też się zdarza, bo lepiej wie pan, własną córkę z gwałcicielem na życie skazać, niż po prostu, żeby sama sobie wychowała. Ludzie się wstydzą, a ona nie wiedziała, bo to niemal dziecko było. To jest straszne, mruknął bluszcz. Zmusili ją do ślubu z gwałcicielem. No, no właśnie, nazywa się Dorota Kerska. I to kerska to teraz wróciła do swojego nazwiska, bo wcześniej to była zgerek. Ale to nazwisko z Gerek, nie? Widać od razu, że chłop taki, no ten. taki dziwny, nie? Trudno ludzi po nazwisku oceniać albo imieniu. Na to z reguły nie mają wpływu. No tak, tak, tak głupio powiedziałam, ale nie o to chodzi, bo ona w końcu rozwód dostała i ona teraz w kościele mocno się udziela, bo ona nie zna tutaj nikogo. Naprawdę, dobra dziewczyna i pracowita. I o tę swoją Magdusie to tak walczy, że naprawdę każdy powinien taką matkę mieć. A ta dziewczynka to naprawdę słodka i mądra, siedem lat, a płynnie czyta i dobrze pismo święte zna, jak na taką małą istotkę. Mhm, mm mruknął bluszcz. Co jakiś czas Dudziakowa próbowała go namówić na pogodzenie się z kościołem, a on zawsze ją zbywał. Obawiał się, że i tym razem rozmowa zajdzie właśnie na kościół. Ale tak się nie stało. — To ja od razu powiem. Ten były mąż, gwałciciel, pijak, damski bokser i po prostu za przeproszeniem skurwysyn. On, on ją męczy. Ja przepraszam, ale inaczej się nie da powiedzieć, co ja się nasłyszałam. Wie pan, dlaczego ona się z nim rozwiodła? Wie pan? Dopytywała Dudziakowa. Ale tak naprawdę nie potrzebowała odpowiedzi i Bluszcz, nauczony doświadczeniem, nie otworzył ust, bo niby skąd miał wiedzieć. Bon, bo nie dość, że tłoku żonę, pił i kradł jej pieniądze, to uderzył Magdunie. I dziecko dotąd chore jest po pół roku, takie znerwicowane i naprawdę boi się wszystkich mężczyzn, nawet księdza, nawet naszego poczciwego proboszcza Sławomira. O, no! Bluszcz mruknął z zadowoleniem, bo właśnie uniósł dach. I wszystkie elementy wpasowały się niemal idealnie. Schylił się po kombinerki i łyżkę, żeby dobrze to wyrównać. Bo ona musiała znosić to wszystko, jak on wracał po tej swojej robocie. Bo on jako magazynier robił ten zgerek. I nawet nie liczyła Bidulka, to znaczy Magdusia, że on przyjdzie trzeźwy. Bo to niemal się nie zdarzało. Ona liczyła, że przyjdzie tak pijany, że po prostu zaśnie przy zdejmowaniu butów. Jej matka też o tym marzyła. Bo jak przyszedł nie dość pijany... To działy się tam rzeczy straszne. Pan wybaczy, ale nie będę mówiła. I w końcu stała się rzecz najstraszniejsza. Pobił magdusie, był pijany i w sądzie tłumaczył, że nic nie pamięta. Ale Dorocie, już było za wiele. Wie pan, w matce jak się dziecko krzywdzi, to często się budzi lwica i w niej się obudziła. No, ale już jest dobrze, powiedział Bluszcz, odkładając kombinerki i sięgając po instrukcję. Pozbyli się tego męża. Pewnie płaci alimenty i już są bezpieczne. A gdzie tam, panie? Wcale nie! Ale ja tak tylko mówię, żeby pan wiedział. Po pierwsze, to mieszkanie socjalne dostała w zagłębiu pijaków, meneli i złodziei, tam z Akademem. Tam ciągle awantury są i policja przyjeżdża, i jak ona może tam Magdusie chować. Ale nie to jest najgorsze: najgorsze jest to, że o nich tam nęka. Kto? Ten zgerek? No, tak, właśnie. Dostał zakaz zbliżania się, ale za przeproszeniem w dupie ma. I on tam staje niby daleko, ale staje i się patrzy. I niby nic nie łamie, bo jest daleko, ale Magdusia go widziała. I ona teraz zaczęła się moczyć w nocy. A ostatnio nawet to ją w szkole prześladuje. Tak mówiła, ale nie wiadomo, czy jej się nie przywidziało, bo ona jest tak roztrzęsiona, że niemal przestała się odzywać. To dla niej horror jest. I w szkole na jednej z lekcji też się zmoczyła, i wie pan, wie pan, jak to jest. Dzieci jej teraz żyć nie dają i To nie pomaga, po prostu ten badyta, ten skrz. Przepraszam, już nie będę, po, ale po prostu aż mnie trzęsie, jak sobie o tym przypomnę. A, ta Dorota Kerska, matka, nie zgłosiła przestępstwa? Przecież ma zakaz zbliżania się. Ale tam ma zakaz i co? On zawsze staje tak, żeby go widziała, ale daleko, żeby tylko widziała. I my nawet z kościoła robimy takie coś, że jedna z nas jest tam zawsze wieczorem u niej, a czasem nawet śpimy. I my idziemy na niego i on wtedy odchodzi, ale ile tak można? On już po prostu sobie z tego cel życia zrobił, żeby tę kobiecinę i dziecko zamęczyć. Nawet to od wódki woli. Nie mu się uda, panie lechu, uda mu się, bo Dorota to już ledwo żyje, naprawdę. Bluszcz poprawił z zewnątrz dach i zaczął wkręcać ostatnie śruby. Dudziakowa mówiła dalej o Dorocie Kerskiej i jej niedoli. Mówiła, że schudła i że zgerek stał pod jej balkonem i pokazywał gestem, że jej poderżnie gardło albo trzymał kabel, którym zwykł ją kiedyś bić. Lech wiedział, czego oczekiwała Dudziakowa, chociaż zapewniała, że tak tylko mówi, żeby wiedział. Bluszcz nie mógł znieść zła, szczególnie bliskiego zła. Dudziakowa mówiła... A on wkręcał kolejne śruby i w końcu ułożył mu się w głowie plan, jak pomóc Dorocie Kerskiej. Potrzebował jednak w tym udziału Dudziakowej. Gdy skończył skręcać domek, wyjawił jej, co chce zrobić. Dudziakowa podskoczyła z radości, chociaż przy jej wadze nie było to łatwe. Bluszczy zakończył połączenie telefoniczne z Teresą Dudziak i wyszedł z mieszkania a potem klatki swojego bloku. Zbliżał się wieczór, było ciepło i powietrze pachniało suchą, świeżo skoszoną trawą. Rozejrzał się po parkingu, znał samochody wszystkich sąsiadów i nawet auta należące do ich znajomych i rodziny. Osiedle nie było duże i ta wiedza sama wchodziła do głowy. Bez trudu rozpoznał więc samochód należący do funkcjonariuszy policji, którzy odpowiedzialni byli za obserwację jego mieszkania. I śledzenie poczynań. Zaparkowali w ostronnym miejscu i dość daleko, ale nie miał wątpliwości, że to oni. Codziennie zmieniali auto, ale to pamiętał akurat z pierwszego dnia: niebieski BMW. Lech usiadł na ławce i popatrzył dyskretnie w tamtym kierunku. Oczywiście, policjanci nie siedzieli w aucie, spacerowali po chodnikach i palili papierosy. Nie próbowali się ukrywać. Gdec mógł chcieć, by bluszcz czuł się obserwowany. Trudno było powiedzieć dlaczego, ale przecież inaczej nie wystawiłby takiej oczywistej obstawy. Bluszcz podszedł do jednego z policjantów, który palił papierosa i spoglądał na blok. Mężczyzna nawet nie próbował odchodzić. Był wysoki, ubrany w kraciastą koszulę i z brzuchem. Nie miał przy sobie broni, albo bluszcz jej nie dostrzegł. Były wojskowy wyciągnął w stronę policjanta rękę z małym prostokątnym odbiornikiem. To dla pana. Ale o co chodzi? Policjant włożył papierosa w usta. Panie Władzo, rozpoczął Bluszcz, zaraz pójdę do miejsca, w którym może dokonać się przestępstwo. Tutaj mam urządzenie nagrywające i przesyłające głos. Nadajnik mam przy sobie. Niech pan jedzie za mną i posłucha, gdyc będzie zadowolony. Policjant z wahaniem wziął odbiornik od bluszcza, a ten skinął mu głową i oddalił się w stronę kademu. Bluszcz nawet nie wiedział, dlaczego tamto miejsce nosiło taki skrót, ale wszyscy w mieście mówili w ten sposób, więc on również zaczął. Nie było daleko i szedł wolno. Upewnił się, że niebieskie BMW ruszyło za nim z parkingu. Wiedział, że obserwujący funkcjonariusz musiał się skontaktować z przełożonym. Dał mu na to odpowiednio dużo czasu. Do KDM było zaledwie dwa kilometry. Bluszcz pokonał je spacerowym krokiem. Nawet się nie denerwował. Teresa Dudziak, jakimś sposobem wiedziała, że nie będzie mógł przejść obok sprawy Doroty Kerskiej obojętnie. Postanowił wykorzystać okazję, jaka się nadarzała. Musiał mieć dobrych świadków i niezbite dowody. A najlepszymi świadkami byli przecież sami policjanci, którzy marnowali się i nudzili obserwując jego okna w mieszkaniu. Panowie, powiedział bluszcz do mikrofonu, idę sobie teraz prosto tą ulicą do budynku na obrońców Westerplatte 12. Tam się zatrzymam i będziecie świadkami czegoś, za co niewątpliwie pochwali was Gdec. Postanowiłem, że to przerwę i opowiem wszystko. Ostatnie zdanie było tylko po to by Policjanci do końca sądzili, że sprawa dotyczy bluszcza. Już pięćdziesiąt metrów od budynku, w którym mieszkała Kerska, dostrzegł z Gerka jej byłego męża. Był to wysoki mężczyzna o długich włosach brudnych i zwisających w sklejonych strąkach do ramion. Ubrał się w dres i założył czapkę z daszkiem. Stał przed balkonem Doroty Kerskiej na chodniku, oddzielony jedynie wydeptanym trawnikiem od jej okien. Kobieta mieszkała na parterze, więc teoretycznie wystarczyło tylko kilka sekund, by znalazł się w jej mieszkaniu, gdyby tylko zdecydował się rozbić okno. On jednak wiedział, że tego zrobić nie może. Chciał jedynie nękać, gnębić, chciał ją doprowadzić do rozpaczy, a może nawet do samobójstwa. Dudziakowa wspominała Bluszczowi, że Kerska miała takie myśli. Prześladowana kobieta. Mówiła, że małej będzie lepiej w sierocińcu albo rodzinie zastępczej, bo tam będą umieli jej pomóc i ją chronić. Bluszcz nie wiedział tylko, czy Dudziakowa mówiła tak po to, by wymusić na nim działanie, czy było tak naprawdę. Nigdy nie złapał jej na kłamstwie, ale możliwe, że kobieta trochę podkoloryzowała sytuację. Ten mężczyzna w dresie, w którego stronę idę, nazywa się Sebastian Zgerek. Powiedział bluszcz szeptem, gdy zauważył, że BMW przystanęło w odległości piętnastu metrów od budynku, w którym mieszkała Kerska. Osobnik jest byłym mężem kobiety, której mieszkanie obserwuje. Właśnie łamie zakaz sądowy, który nie pozwala mu się zbliżyć do jego żony na 100 metrów. Pani Kerska, która wróciła teraz do nazwiska panińskiego, zgłaszała na policję jego częste łamanie zakazu, ale jakimś cudem zgłoszenia były ignorowane. Chociaż z tego co ja wiem, to przestępstwo. Bluszcz przerwał na chwilę, bo dostrzegł, że drzwi balkonowe mieszkania Kerskiej otwierają się i pojawia się w nich wręcz anorektycznie chuda dziewczyna. Podeszła do barierki i spojrzała na swojego męża. Ten rzucił papierosa na chodnik i nic nie powiedział. Bluszcz liczył, że nie wytrzyma i nie opanuje się, ale ten po kilku sekundach wpatrywania się w Kerską, uniósł tylko dłoń, wyciągnął kciuk, i przejechał nim po swoim gardle. Bluszcz na to właśnie liczył. Teraz grozi swojej żonie śmiercią, powiedział do mikrofonu. Mam nadzieję, że panowie widzieli ten gest, który w Polsce oznacza groźbę śmierci. Lech kątem oka dostrzegł, że z BMW wysiadł dwóch mężczyzn, mieli teraz kurtki, a pod nimi zapewne szelki z bronią, szli w jego stronę szybkim krokiem. Bluszcz wiedział, że ma mało czasu. Chciał mieć pewność, że sprawa się skończy, i podbiegł do grożącego byłej żonie z Mężczyzna był o wiele wyższy od bluszcza i zwalisty, ale i tak były wojskowy chciał go sprowokować, dodać do przestępstw, które popełnił wobec żony, próbę pobicia. Wyczuł alkohol, gdy się do niego zbliżył. Masz się tu więcej nie pojawiać, warknął. Masz zakaz sądowy, masz nie gnębić tej kobiety, bo jak cię zobaczę! Bluszcz nie spodziewał się, że mężczyzna zareaguje tak szybko i tak gwałtownie. Ręka wyskoczyła w kierunku byłego wojskowego błyskawicznie i nie była to goła pięść, której spodziewał się bluszcz, ale dłoń ściskająca nóż. Błysnęło ostrze, zakrzywione, przed którym niezwykle trudno było się bronić. Zareagował instynktownie i wyciągnął dłoń, blokując rękę napastnika, który próbował dźgnąć byłego wojskowego w brzuch. Bluszcz poczuł ból, odskoczył, a krew trysnęła ze zranionego nadgarstka na chodnik i na udo. Zgarek ruszył na niego i zaatakował drugą ręką. Tym razem bluszcz zasłonił się, trzymając blisko przedramię przy ciele i zablokował uderzenie. Było jednak tak silne, że zatoczył się na trawnik. Zraniona nożem dłoń pulsowała bólem i zdrętwiała. — Stój, policja! — usłyszał za sobą wrzask funkcjonariuszy. — Rzuć nóż! Myślał, że na tym wszystko się skończy, ale zgerek zaatakował ponownie. Nie odwrócił się nawet w stronę policjantów, jakby ich nie słyszał. Miał twarz wykrzywioną wściekłością, odsłonięte zęby i szeroko otwarte oczy z dziwnie zwężonymi źrenicami. Ty kurwa! wycharczał, ale cicho, jakby mówił jedynie do siebie. Bluszcz pomyślał, że zgerek ma halucynacje, że widzi przed sobą byłą żonę. Machnął ręką z nożem i były wojskowy znowu uskoczył, ale ostrze musnęło go, przecięło koszulę i krew pojawiła się tuż pod żebrami zapiekło. I wtedy rozległ się huk. To jeden z policjantów oddał strzał ostrzegawczy, ale napastnik nawet nie zwolnił. Atakował dalej, jakby nic nie usłyszał. Zamachnął się znowu nożem. blusz stracił równowagę i przewrócił się na trawę. Zgerek zaatakował z góry ale w niemal ostatniej chwili zatrzymała go kula. Policjanci stali zaledwie kilka metrów od napastnika i strzał był bardzo precyzyjny. Kula trafiła z Gerka w plecy, jego ręka stała się bezwładna i opadła wzdłuż ciała. Mężczyzna upadł na kolana. Blusz spodziewał się kolejnego ataku i odturlał się dalej, ale z gerek już się nie poruszył. Policjanci przewrócili go na ziemię i wykręcili ręce, by założyć kajdanki. Przedobrzyłem. Mruknął bluszcz, patrząc na swoją koszulę. Była cała czerwona od krwi. Proszę, panie komisarzu. Bluszcz zaprosił gestem podkomisarza Gdeca do swojego mieszkania. Jakimś szóstym zmysłem spodziewał się jego wizyty. Dlatego nie zdziwił się, gdy go zobaczył w drzwiach. Policjant wszedł bez słowa nie sprostował umyślnej pomyłki bluszcza dotyczącej jego stopnia. Był ubrany w dżinsy, pod koszulek i karzualową marynarkę, tak dobraną, że trudno było dostrzec, że nosi broń. — Jak pana rany? — zapytał, gdy bluszczy zamknął za nim drzwi. — E, tylko powierzchowne zadrapania. Wojskowy uniósł zabandażowaną dłoń. — Będzie się goić pewnie tygodniami, bo tam ciągle się zgina. Dobrze, że chociaż lewa. — No... To dobrze. Gdec podążył za bluszczem do kuchni. Były wojskowy tam właśnie zwykł przyjmować gości. Usiedli na krzesłach. Pan aż tak przejmował się moim zdrowiem? Wystarczyłoby zadzwonić albo zapytać tych biedaków, co łażą wokół mojego bloku. Już ich nie ma. Nie zauważył pan? Odwołałem ich. Nie będę już ich fatygował, żeby byli pionkami w pana osiedlowych intrygach. Tak. Zdenerwowałem pana akcją z tym zgerkiem, że musieli strzelać, to nie moja wina. Nie wiedziałem, że on jest taki niebezpieczny, że nie tylko nęka swoją żonę i dziecko, ale również może zaatakować obcego faceta. Nie zdenerwował pan, ale nie można robić prowokacji. Jakich prowokacji, co pan mówi? To był przypadek, że akurat tam był i to, że jego żona wyszła na balkon. Nieszczęśliwy przypadek. A ja go nie prowokowałem do próby zabicia mnie tym nożem. Poprosiłem tylko, żeby respektował sądowy zakaz zbliżania się do pani Doroty Kerskiej. Czy to jest jakieś prowokowanie? To jakie słowo wypowiedziane w jego kierunku nie byłoby prowokacją? Eee. Bluszcz nalał wody do czajnika i postawił na gazie. Pan herbaty się napije? Nie będę nic pił. Ja na krótko. No dobrze. Bluszcz usiadł przy stole. To zanim zapytam, jaki jest cel pana wizyty, to jeszcze chciałbym wiedzieć o tym zgerku, bo kule dostał. To do coś poważnego. Będzie żył i chodził, ale pewnie nie do ręki zostanie. A jaki wyrok dostanie? Nie wiem, proszę pana, jaki wyrok. To mnie naprawdę nie interesuje. Bluszcz zauważył brak energii gdeca. Policjant był blady i wyraźnie zmęczony. Wykorzystał pan moich ludzi i ma pan świadków, i dobrze. Punkt dla pana. Sądowi powinno to wystarczyć, by go skazać na parę lat. Takiego mam nosa. I muszę panu przyznać, że pan potrafi się dostosować i wykorzystać okazję. To pana chyba główna cecha adaptacja. No, nie wiem, a więc. Skąd ta wizyta? Znowu będę aresztowany? Nie, nie ma potrzeby. Zresztą. Odsunięto mnie od sprawy. Bluszcz poczuł zawód. Naprawdę czuł, że stojący przed nim policjant był zaangażowany i niemal czuł się winny, że pozbawił go informacji. Ale dlaczego? Dlaczego odsunięto? Chcieli szybko rezultatów. Gdycy wzruszył ramionami i zacisnął szczęki, mięśnie napięły się silnie na jego niedogolonych policzkach. Obawiam się, panie Bluszcz, że rezultaty to obchodzą ich najmniej. Oddali to śledztwo takiemu, co widzi pan, to człowiek cały czas awansowany, który wszystkie sprawy spowalnia. Giną tam dowody, a świadkowie zmieniają zdanie. Nawet wcześniej nie wiedziałem, że tak istnieje, ale starszy kolega mnie o tym poinformował. I ten starszy kolega już odszedł z policji, jest prywatnym detektywem teraz. Mówi, że robi zdjęcia niewiernym mężom i nudna robota, ale miał już dość. To. Śledztwo utkwiło w martwym punkcie. Nie. Rozwijało się szybko, chociaż tak nie było na razie podejrzanych. Tam, w tym bunkrze, znaleźliśmy wiele dowodów, aż dziewięć dziewczyn zeznawało i mamy wiele portretów pamięciowych i chyba właśnie te portrety. Kurwa. Gdec nagle zamilkł. Pan się nie obawia, że pan powiedział za dużo. Bluszcz przerwał i wstał. Bo woda zagotowała się. Ja umiem dotrzymać tajemnicy. Podkomisarz pogiwał głową, ale nie kontynuował. Poczekał, aż Bluszcz znowu usiądzie przy stole ze szklanką parującej herbaty. Ja, chciałem tylko jedno panu powiedzieć, panie Bluszcz. Jak pan kiedykolwiek będzie miał jakieś informacje, bo coś mi się zdaje, że pan ma, to niech pan nie przesyła tego tylko na policję, tylko niech pan to wyśle bardzo szeroko, szczególnie do prasy. I to tylko tam, gdzie są prawdziwi dziennikarze, a nie, że się tak wyrażę, tam gdzie mają kilka par okularów z grubym filtrem i zakładają w zależności od tego, co należałoby pokazać. — Tak, rozumiem — mruknął ostrożnie bluszcz. — Gdyby coś się pojawiło, to tak zrobię. — Proszę się nie obawiać — Gdec kiwnął głową. — No, to pora mi już iść — stęknął. I podniósł się na nogi. A co do tego, że to pan się nie obawia, zostanie skutecznie odsunięty od tej kobiety. Tutaj nie będzie poważliwości, ta jej córka powinna mieć szansę na normalne życie, jeżeli to jeszcze w ogóle możliwe. Lech bluszcz siedział na ławce w Łazienkach królewskich i patrzył w niebo. Chmury przesuwały się powoli i co jakiś czas przesłaniały słońce. Było ciepło, ale co kilka minut zrywał się chłodny wiatr, dlatego położył sobie na kolanach kurtkę. Tak na wszelki wypadek. Wybrał ławkę w pierwszym rzędzie przed pomnikiem Chopina. Tym razem nie odbywał się żaden koncert, ale i tak siedziało tam wielu ludzi. W większości byli to turyści, którzy robili zdjęcia z daleka, a potem ustawiali się pod odlaną z brązu postacią najsłynniejszego polskiego kompozytora. Jedli lody, śmiali się i patrzyli na mapę miasta lub smartfony, by obrać następny punkt wycieczki. Bluszcz długo myślał nad tym, czy powinien się spotkać z Pawłem Susińskim, urzędnikiem w kancelarii prezesa Rady Ministrów, który był jednym z klientów ośmiornicy. I w końcu doszedł do wniosku, że to może przynieść korzyści: po pierwsze, mógł w ten sposób wzbogacić wiadomość e-mailową, którą miał zamiar wysłać policji i prasie. Czuł, że uzyskał od Serdela coś, czego tamten nie wyjawiłby śledczym. Po drugie, w czym to mogło zaszkodzić? Następnego dnia wieczorem o godzinie dziewiętnastej do Stanów Zjednoczonych odlatywała Eliza. Siedziała bezpiecznie u koleżanki i to takiej, której nie znała ze studiów. Niezwykle trudno byłoby to miejsce zlokalizować ośmiornicy. Była bezpieczna. Samemu bluszczowi też już raczej nic nie groziło. Jeżeli przez kilka dni organizacja Grudajewa nie mogła go dosięgnąć nawet we własnym mieszkaniu, wątpliwe było, że mogła mu coś zrobić w Warszawie na ulicy. Niemożliwe też, by mieli oko na wszystkich swoich klientów, a więc z rozmowy z Serdelem mogły wyniknąć tylko korzyści. Bluszcz popatrzył na zegarek. Musiał czekać jeszcze przynajmniej dwanaście minut, nie spodziewał się, żeby Serdel przyszedł wcześniej. On nie miał w zwyczaju przychodzić wcześniej. Lech czuł niepokój, ale także smutek. Podobało mu się spokojne życie, do którego wrócił, to, że miał czas pobiegać, wyspać się i nie bał się, że ktoś go zabije, ale także lubił to uczucie, że robi coś ważnego, że jego życie ma sens i czuł to, gdy rozpracowywał ośmiornice i zabijał jej członków. Mimo ryzyka, dawało mu to wrażenie, że po coś się urodził, czegoś dokonał i miał jakąś misję. Może to nie był przypadek, że mieszkała u niego Nadia, ale przeznaczenie. Jego umiejętności, szczególnie strzeleckie, przydały się w decydującym momencie. Czy to na pewno był przypadek? W porównaniu z tym, co zrobił w ostatnich kilku tygodniach, dokonania przeszłego życia wydawały się blade i nic nieznaczące. Nawet to, że urodziła mu się wspaniała córka, nie było tak naprawdę jego zasługą. Ukształtowały ją geny, biologia, a nie on. A w ostatnich kilku tygodniach ocalił wiele młodych kobiet, a kilku mężczyzn otrzymało zasłużoną karę. Zabił ich i nie żałował. I wiedział, że nigdy nie pożałuje. I musiał przed sobą przyznać, gdy zastanawiał się nad tym nocami, nie miał wątpliwości, że tak było. On chciał zabijać dalej i żałował, że sprawa ośmiornicy zostanie przekazana policji. Żałował i nawet rozważał, by tego nie robić, by złamać słowo dane Elizie i samemu zabić tylu, ilu się da. Dowody, które miał zamiar przekazać, nie były mocne. Spec od, jak to przedstawił Gdec, uwalania spraw na pewno mógł ich nie wykorzystać mimo nacisku prasy, a zresztą na prasę przecież też można naciskać. W końcu jednak bluszcz odrzucił tę pokusę. Dał słowo córce i nie mógł go złamać, nie w takiej sprawie. Zawiódłby jej zaufanie, nie chciał jej stracić tym razem na zawsze. Przepraszam za spóźnienie. <laughs> wycharczał serdel. Tym razem ubrał się w koszulę i krótkie spodnie, na których ciemniały w niektórych miejscach plamy potu. Miał też okulary i czapkę z daszkiem. Trudno było go rozpoznać. Zakładałem, że pan się spóźni. Powiedział bluszcz, nawet na niego nie patrząc. Pan chyba oduczył się punktualności. Za dużo czasu spędził pan na zbyt wysokim stanowisku. Serdel nic nie odpowiedział. Milczał. Pamięta pan, o co ostatnio prosiłem? Bluszcz nadal patrzył na pomnik Chopina. Tak, pamiętam. Będę zadawał więc pytania, a ty będziesz odpowiadał najlepiej jak umiesz. I nie będziesz nic ukrywał. Jak uznasz, że z moim pytaniem łączy się coś innego i należałoby to coś innego dodać, to właśnie dodasz. Na końcu naszej rozmowy ujawnisz wszystkie informacje, jakie zabrałeś. Wszystko, co uznałbyś za interesujące dla mnie. A przypomnę ci, że interesuje mnie Grudajew, jego organizacja oraz klienci korzystający z jego usług. Tak, dobrze. Na czole Susińskiego pojawiły się krople potu. Najpierw powiedz mi, czy coś się zmieniło w Valeriano ostatnio. Bywałeś tam, prawda? Tak, byłem. Dwa razy byłem. Musiałem po to, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Nic nie zmieniłem, bo oni są czasem nerwowi. To coś się zmieniło? Tak, Grudaje zniknął. Z reguły zjawiał się codziennie, a od wtorku go nie ma. To nie tylko jego, ale wielu jego ludzi z tak zwanego Jądra pozostały tylko takie łebki. Bluszcz spodziewał się tego. Ośmiornica nie mogła inaczej zareagować na to, co się stało, niż w ten sposób zagrzebała się w muł i przyczaiła się na dnie. Nie oferuję już usług. Ja nie korzystam już. Serdel zrobił taki gest, jakby coś od siebie odpychał. Ja tylko raz mówiłem. Nie o to pytam. Wycedził bluszcz i pierwszy raz spojrzał na urzędnika. Nie oferuje. Nic. Ani dziewczyn, ani dragów, ani niczego. To narkotyki też dostarczał? Tak, narkotyki. Pokiwał głową serdel. Otarł wierzchem dłonie usta, bo na górnej wardze zgromadził się pot. Ale to nie tak, że jak zwykły dealer, że tak kokaina i heroina. On dostarczał wszystko, po prostu wszystko. Wystarczyło podać nazwę. Z Rosji to brał? Tak, dostarczali mu w bagażu dyplomatycznym. Nie miał żadnych magazynów, ale w jeden dzień potrafił zrealizować zamówienie. To pocztą lotniczą przychodziło. I wszyscy wiedzą, że to jest agent? Że on sobie tutaj robi wpływy? Chyba wielu. On się z tym nie krył, że był synem dyplomaty z Federacji Rosyjskiej. Sam nie był oficjalnie na placówce, ale pewne wpływy zostały. On formalnie był tylko biznesmenem. Prowadził interesy w Warszawie, ale nie jakieś tam bajańskie sumy. Dochodził do dziesiątek milionów, a nie setek. To relatywnie mało, jak na warszawskie nieruchomości i usługi konsultingowe, jakie oferował. A ty? Jak się dowiedziałeś? Jak zacząłeś? Najpierw przez narkotyki. Jeszcze jak byłem jedynie naczelnikiem, dyrektor departamentu mi powiedział, że jak nie wyrabiam się, to yy, powinienem się wspomagać. Ten dyrektor też jest klientem? Jak nazwisko? Już nie żyje. Zawał, podobno. To ja właśnie zajęłam jego miejsce, ale on mnie polecił, bo do Grudajewa nie można tak wejść z ulicy. To znaczy, można wejść do klubu, ale nie można się tam znaleźć w wewnętrznym klubie. Trzeba przyjść z polecenia, a polecać można dopiero po trzech latach korzystania. A ja dopiero mam dwa lata i parę miesięcy, więc ja na przykład nie mógłbym polecić. I jeszcze trochę i mógłby pan wejść i sam zobaczyć, jak to działa, ale... Ja jeszcze nie mogę. A klienci nadal przychodzą? Tak, tak, tak. I nawet wielu. Oni teraz wygłodniali są. Niektórzy to zwykłe płyny. Dawał im takie dziwne rzeczy, że oni nigdzie nie mogą teraz tego kupić. To tylko z Rosji przychodzi. Bluszcz poczuł jednocześnie gniew i ulgę. To, że klienci zostali pozostawieni sami sobie i bez obsługi, oznaczało, że Grudajewa nie obchodziło, co powiedzą policji. To mogło z kolei oznaczać, że Rosjanina nie było już w kraju. Mógł już przechodzić operację plastyczną w Kaliningradzie, a za kilka miesięcy z inną twarzą i tożsamością pojawić się znowu w Warszawie, a potem założyć klub kilka ulic dalej. To też oznaczało, że policja nie złapała w bunkrze nikogo żywcem, albo zastrzeliła wszystkich członków ośmiornicy, albo niektórzy zdążyli uciec. Bluszcz jednak w świetle nowych informacji stawiał na to pierwsze. Antyterrorystów było wielu i górowali uzbrojeniem i wyposażeniem nad siepaczami ośmiornicy. Było mało prawdopodobne, by tamci zdołali im uciec. Dobra, to teraz dyrektorze Susiński, proszę mi wymieniać nazwiska. Proszę je wymawiać powoli i wyraźnie. Nagrywam pana i nie będę tutaj niczego zapisywać na karteczkach. Urzędnik skulił się, jakby ktoś go nagle uderzył w brzuch. A jaką ja będę miał gwarancję, że że moje nagranie się nie pokaże i że mnie policja nie aresztuje, bo chodzą plotki, że policja ma Grudajewa i że węszą. Skąd plotki? Nie, nie wiem, nie wiem skąd, ale też usłyszałem. I to prawda jest? Nie, skłamał bluszcz. Susiński nie uspokoił się jednak. Znowu otarł pod z czoła, nie uwierzył bluszczowi. To jak z nazwiskami? A, gwarancja, jakaś gwarancja. Jak ty sobie wyobrażasz gwarancję? To jest już w chmurze. Mogłem zrobić milion kopii albo żadnej. Możesz polegać tylko na moim słowie, na naszej umowie, tak samo jak ja mogę polegać tylko na Twoim. D dobrze, dobrze. To ja mam dane o jednej osobie ale mnie obchodzą tylko ci od dziewczyn nie narkotyki tylko ci, co robili krzywdę dziewczynom. Tak, mam nazwisko. Ona ta osoba. To bardzo ważna osoba i jak dowiedzą się, że to ja, że to ode mnie wyszło, to koniec. Lepszy koniec cię czeka, jak pokażę nagranie? Nie, nie lepszy. Na pewno nie lepszy, ale... I dlatego panu mówię. Ale wtedy bym żył. Ale jakie to byłoby życie? Kto to jest? Serdel nabrał powietrza w płuca, jakby miał zamiar skoczyć na głęboką wodę, a nie umiał pływać. On teraz... Nie pełni żadnej funkcji, oprócz posła, ale jest bardzo blisko szefa. Kogo? Premiera? Nie, szefa partii. Nazywamy go dziadygą. On ma już wyjebane na wszystko. Lubi młode, i Grudajew mu wynajdował nieletnie, nawet dzieci. Mógłby być ich pradziadkiem. Gwałcił i zabijał. O zabijaniu to nie wiem, ale na pewno to pierwsze. To jak nazwisko? Pichiciński. Ten Pichiciński! Polityk? Tak, przecież mówię. Bluszcz przygryzł wargę. Zdał sobie teraz sprawę, że nikt nie poniesie kary, tak jak się obawiał. Sprawa była zbyt poważna. Natrafił na rosyjskiego agenta, który korumpował polityków i członków świata przestępczego, a zapewne również elity gospodarcze ludzi, którzy byli ze sobą połączeni i wiedzieli, że jeżeli upadnie jeden, to upadną wszyscy dlatego kryli się wzajemnie żadni świadkowie i nagrania bez twarzy nie wystarczą, nikt nie poniesie kary poczuł rezygnację wiedział, że takich rzeczy nie da się naprawić ani rozwiązać nawet gdyby zabił Grudajewa, to za kilka miesięcy pojawiłby się inny agent nawet gdyby zastrzelił wszystkich klientów, to w krótkim czasie znaleźliby się inni żądni wrażeń, których nie może dostarczyć zwykłe życie wiedział że tu nie chodziło o pieniądze, że pieniądze nie były ważne. Oni oddawali samych siebie, bo Grudajew dawał im dostęp do niedostępnego. Czuli się lepsi, silniejsi, pełniejsi. Zabijanie to najpełniejsza forma władzy. A to byli ludzie, którzy pragnęli władzy. Masz coś jeszcze dla mnie, Susiński? zapytał cicho bluszcz. Nie, ja, ja już tylko proszę. Lech nie słuchał go dalej. Nawet na niego nie spojrzał. Poczuł się nagle bardzo stary i bardzo słaby. Na sztywnych nogach wstał z ławki i udał się do bramy parku. Dzień dobry, panie Lechu, powiedziała Magdusia Kerska. Dziewczynka dygnęła, nie patrząc mu w oczy. Stała na wycieraczce przed drzwiami bluszcza. W rękach trzymała papierową teczkę. Ubrała się w niebieską sukienkę, a na włosach zapleciono jej warkocz. Obok stała jej matka z nerwowym uśmiechem na wąskich wargach oraz szeroko uśmiechnięta, przysadzista Dudziakowa. Z jej twarzy po prostu biło samozadowolenie. Bluszcz był jeszcze zamyślony, nawet otępiały po rozmowie z Susińskim. Ledwo co wrócił z Warszawy. Nawet nie zdążył zaparzyć sobie herbaty. Musiały czekać na jego przyjazd w mieszkaniu Dudziakowej. Pojawiły się niemal natychmiast. — Dzień dobry — odezwał się w końcu i spróbował rozciągnąć ustawu śmiechu Chyba niezbyt się udało, bo wargi Doroty Kerskiej drgnęły nerwowo. — Upiekłam to dla pana — powiedziała szybko i wręczyła byłemu wojskowemu kwadratowy pakunek. — To sernik. — Pani Teresa powiedziała, że pan lubi sernik, bo każdy prawdziwy mężczyzna lubi sernika pan... pan... Pan jest na pewno prawdziwym mężczyzną. Nie wiedziała, co zrobić z rękami. Najpierw splotła dłonie, a potem schowała je za plecami. Dziękuję, niech... niech panie i panienki wejdą, a akurat jestem sam, bo... właśnie jestem sam. Może do kuchni, tam przy stole są miejsca. Herbaty mogę zaparzyć. Magda Kerska przypominała bluszczowi w jakiś sposób Nadję. Może dlatego, że miały podobne fryzury albo sukienki. Nadia też często nosiła warkocz i czasami zaplatała go na ukraińską modłę. A może też było coś w ruchach dziewczynki? Nie wiedział. Weszły do mieszkania i usiadły na wskazanych przez bluszcza krzesłach. Ten zaparzył herbaty, pokroił sernik i wystawił go na talerzu na środku stołu. Przez krótką chwilę trwało niezręczne milczenie. Magdusia patrzyła na blat. Jej ręce leżały na papierowej teczce, a teczka na stole. Poprzednia śmiałość, którą zaprezentowała mówiąc dzień dobry, gdzieś zniknęła. Bo, panie lechu, zaczęła dudziakowa, która nigdy nie miała kłopotu z mówieniem. No, pan jest po prostu cudotwórcą. Nowe życie pan im dał. A bolą pana rany? Jak on pana z tym nożem? Nie, już nie. Blusz skłamał, bo ręka cały czas mu się paskudziła. Ja w ogóle nie myślałam, że pan tak po prostu to zrobi jeszcze, żeby tu napaść, ale już o tym nie mówmy. Po prostu wszystkie jesteśmy wdzięczne i po prostu jest pan bohaterem. Ja nawet zamówiłam msze za pana w kościele, bo naprawdę tyle dobra, co pan czyni, to naprawdę dziewczyny pierwszy raz odetchnęły, bo go od, od razu na trzy miesiące wzięli i, i będzie więcej. Ma poważne zarzuty i ciężko mu będzie się z tego wywinąć, bo to recydywa, ten napad, a teraz trzy miesiące. Ale może i zniknie na lata ten. <gryw> Wie pan, jak to jest? Z takim strachem mieszkać? Ona już dwa dni bez niego i to po prostu niewyobrażalne. I Magda zaczęła już śmielej. Ją to najbardziej dusiło. Co Magdusia? Spojrzał na dziewczynkę, ale ta miała nadal wzrok wbity w teczkę, którą ze sobą przyniosła. Wyglądało na to, że chciała coś z niej wyjąć, ale nie mogła się zdecydować. Zagwizdał czajnik. Bluszcz wstał i rozlał wodę do kubków. Kiedy powrócił do stołu, Magda miała już w ręku rysunek. To dla pana? Powiedziała i popatrzyła na bluszcza nieśmiało. Wziął z jej ręki kartkę i popatrzył na rysunek. Przedstawiał Dorotę Kerską i Magdę, stojące na łące i trzymające się za ręce. Najwięcej miejsca zajmowało jednak słońce. Obie tonęły w jego blasku. Dziewczynka namalowała je tak, że wydawało się kulą, miało wiele odcieni żółci, pomarańczu i czerwieni. Matka i córka uśmiechały się i patrzyły na ścieżkę, która pieła się w górę i dosięgała nieba. — Narysowałaś to dla mnie? — zapytał, ale dziewczynka potrząsnęła przecząco głową. Nie, dla mamy, ale to prezent dla pana. Mama powiedziała, że będzie pan wiedział dlaczego. Ona zaczęła rysować od wczoraj, powiedziała Kerska. Trzymała ręce na kolanach, nie tknęła ani herbaty, ani sernika. Mówiła bardzo cicho. Bluszcz musiał wysilić się, żeby ją usłyszeć. I ciągle to samo, ciągle rysuje, wiele rysunków. Dużo słońca tęczy, i ciągle jesteśmy uśmiechnięte. I to. Niech pan zatrzyma na pamiątkę. To właśnie pan dla nas zrobił. Odsłonił. Dla nas słońce. Bluszcz zacisnął usta, bo poczuł, że nie może od razu odpowiedzieć. Dostał niewiele rysunków w życiu. Kilka namalowała jego córka Eliza, ale rozwód rozpoczął się na tyle szybko, że nie było tego wiele. Wzruszył się. Dziękuję ci, Magdo. Bardzo mi się podoba twój rysunek. No i. Nałożył sobie kawałek sernika. Pani Dudziakowa miała rację. Każdy prawdziwy mężczyzna lubi zjeść sobie takie właśnie pyszności. No po prostu nie mogę się powstrzymać. Zjedli wszyscy po kawałku sernika i popili herbatą. Dudziakowa poplała bez przerwy i powoli wszyscy rozluźnili się. Magda nawet zaczęła się śmiać, gdy Bluszcz opowiadał, że kiedyś zasnął na słońcu. I poczerwieniał od tego jak rak, i przez trzy dni leżał w wannie z zimną wodą. Poczuł, jakby to była jego rodzina na chwilę, i był szczęśliwy. Kiedy po kilkunastu minutach opuściły jego mieszkanie, długo patrzył na rysunek Magdy, pomyślał, że właśnie takie bliskie zło jest w stanie pokonać. Takie jak ten zgerek. Na takie zło miał siły i takie zło. Go nie przerastało, i tym właśnie powinien się zająć bliskim złem, bo dalekie było poza jego zasięgiem, i postanowił już nigdy go nie ruszać. Dziękuję za wysłuchanie czwartej części powieści Bliskie Zło. Jeżeli się podobało, proszę o lajka, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam. Бруносяяк.